Witam Państwa serdecznie. No cóż, tytuł mówi właściwie wszystko. Mój kolega i prywatnie, i po piórze, Jerzy Majewski, wprowadzał Państwa w atmosferę Paryża Północy. Ja od dosyć dawna wiodę pewną cichą polemikę z Jurkiem, który bardzo lubi opisywać właśnie te piękne zakątki przedwojennej Warszawy. A ja z wrodzoną sobie złośliwością uwielbiam to kontrować i pokazywać drugie oblicze miasta. Nie jest to jednakowoż efekt wyłącznie złośliwości czy polemiki redakcyjnej, ale raczej dwóch rodzajów krwi, które mam w żyłach, bo będąc warszawiakiem z dziada pradziada, jestem nim po mieczu i po kądzieli. I znam z opowiadań przynajmniej rodzinnych obie Warszawy. Tak się bowiem złożyło, że moi krewni od strony ojca byli z tej Warszawy dobrze sytuowani, z tego Paryża Północy, natomiast ze strony matki byli z robotniczej Woli. Poznałem oba sposoby widzenia na miasto, czyli wiele par butów w szafie dla jednej osoby i jedna para butów na całą rodzinę. W ten sposób kolejno chodziło się do kościoła, bo tylko jedne buty były. Dzisiaj Państwu pokażę rzeczy niepiękne, aczkolwiek sądzę, że interesujące, miejscami wstrząsające. Proszę się na to przygotować. Posłużę się również cytatami. Przygotowałem sobie tutaj plik rozmaitych relacji opisujących po prostu te niepiękne dzielnice. Ja sobie pozwolę usiąść, bo dużo tego będzie, a łatwiej mi będzie to wszystko, na tym wszystkim zapanować. Zacznijmy od tego, że owa niepiękna Warszawa, czy niepiękne Warszawy, to nie tylko dalekie peryferia. To również ścisłe centrum miasta. Wystarczyło często zajrzeć za piękną fasadę, zajrzeć na podwórze, w boczną ulicę, za ułek, żeby wyłoniły się rzeczy całkowicie niepiękne. Dotyczy to również wspaniałej ulicy Marszałkowskiej. Oczywiście trudno tutaj o jakąś stopklatkę, czyli uchwycenie całego spektrum zagadnienia w jednym momencie 31 sierpnia 1939 roku. Niemniej będę starał się pokazywać ujęcia możliwie ostatnie tej Warszawy lat 30., najchętniej późnych lat 30., zwracając uwagę na odstępstwa od owej normy. No bo rzecz jasna, obraz niepięknej Warszawy w roku 1918 i tej w 1939 był już bardzo różny. Wiele się zmieniło, znikło, wiele obszarów biedy, wiele obszarów brzydoty, wiele obszarów, w których brakowało podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych. Inne natomiast zostały nietknięte. W przypadku Pragi przetrwały wojnę, przetrwały następne dziesięciolecia i gdzieniegdzie trwają do dziś. Jednak dzisiaj nie będę Państwu pokazywał właśnie starej Pragi, bo to jest coś, co lepiej lub gorzej wszyscy znamy. Pokażę Państwu miejsca, które już zupełnie znikły z naszej rzeczywistości, owe niepiękne Atlantydy. Jak powiedziałem, wiele się zmieniło i gdyby nie wojna, zmieniałoby się dalej na korzyść. Polityka miejska za czasów prezydentury Stefana Starzyńskiego upoważniała nas do optymizmu. Rzeczywiście inwestycje były potężne, ale cóż, upłynęło tylko 20 lat niepodległości, pomijając okres wojen, inflacji, wielkiego kryzysu. Tak naprawdę te wszystkie zmiany, które nastąpiły w Warszawie, nastąpiły w ciągu 11, góra 12 lat. Jeżeli patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, to trudno w to uwierzyć, jak wiele zrobiono w tak krótkim czasie. I oto zdjęcie zrobione tuż przed wojną, II wojną światową, narożnik Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Podpis rozbiórka Rudery. Za chwilę ma wyrosnąć tutaj nowoczesny, wielopiętrowy biurowiec. No cóż, tak się już nie stało. Znikła nie tylko XVIII-wieczna kamieniczka
w ten sposób sposponowana, nazwana Ruderą, ale nią rzeczywiście już wtedy była. Ale nic tu już nie powstało. Dzisiaj mamy tu obrzeża placu Defilad i praktycznie rzecz biorąc jest to ostatni moment, w którym możemy uchwycić ową różnicę klimatów. Wielkie, wspaniałe kamienice w głębi i właśnie ów domek zaledwie piętrowy, który jest ostańcem, jednym z ostatnich tego typu budynków przy ulicy Marszałkowskiej. Te domy przetrwały do 1939 roku i zostały we wrześniu w czasie bombardowania zniszczone. To zabudowa Marszałkowskiej na rogu Widok. To również są budynki bardzo sędziwe z początku XIX wieku, zupełnie wyeksploatowane. Od wielu lat przed wojną mówiono, że miały być zastąpione nowoczesnymi biurowcami, ale plac był tak drogi, że nie udało się tego miejsca zabudować, a więc straszyły piętrowymi reklamami. No, billboardów wtedy jeszcze nie było, no, ale widzicie Państwo, są neony, są szyldy, są napisy. No i w ten sposób upiększano to, co niepiękne. Takie rzeczy można było zobaczyć po I wojnie światowej jeszcze długo w rejonie Placu Zbawiciela, dogorywający XVIII-wieczny dworek. No cóż, ktoś powie, ale przecież piękny. Tak, pięknie jest patrzeć na tego typu budowle, ale pamiętajcie Państwo, że w tym dworku ktoś mieszkał. Proszę zwrócić uwagę, on jest totalnie zmurszały, zapadnięty w ziemię, nie trzyma elewacja poziomu. No wreszcie się w którymś momencie zawalił, czy też został rozebrany. To są ostatnie jego momenty. Dziura w dachu wskazuje, że zapewne już był w tym momencie opuszczony. Aha, coś mi się zacięło. Moment, dobra. Tylko przeskoczyło. No, jesteśmy na ulicy Wareckiej, to już przy Nowym Świecie. Wystarczyło zejść z pięknego szlaku Paryża Północy kilkadziesiąt metrów, żeby trafić na skład węgla, skład drewna w obskurnym podwórzu obudowanym zwykłymi oficynami. Nad wszystkim wystają ślepe, wyniosłe ściany szczytowe oficyn na sąsiednich posesjach. A to i sam Nowy Świat. Dziś na oś ulicy Świętokrzyskiej, kiedy przebito tę ulicę po II wojnie światowej do Kopernika, przed wojną stała tutaj taka oto parterowa budowla z licznymi niewielkimi sklepikami, drewniane okiennice jak na Ząbkowskiej. To jest ten Nowy Świat, Paryż Północy, tylko że właśnie w miejscu, które było fotografowane już jako osobliwość, a nie jako rzecz jasna reguła. Plac Trzech Krzyży w sąsiedztwie kościoła świętego Aleksandra, strona zachodnia. Dogorywają stare oficyny, stare kamieniczki, domki z początku XIX wieku, bądź nieco późniejsze. Targowisko, wielkie targowisko w podwórzu, które też właśnie ulega zamknięciu. W momencie wybuchu wojny tkwi tutaj już szkielet, żelbetowy szkielet biurowca i tym szkieletem pozostanie do powstania warszawskiego. Nigdy ten budynek nie zostanie ukończony. Jeśli ktoś by spojrzał na to zdjęcie, powiedziałby Praga, Wola, no, ale proszę Państwa, to są Aleje Ujazdowskie. Wystarczy spojrzeć znów za piękną fasadę, żeby zobaczyć śmietnik, komórki, zapuszczone, nikomu niepotrzebne podwórko. Taka była rzeczywistość. Były miejsca reprezentacyjne, były miejsca, o których nie chciano wiedzieć. Pamiętajcie Państwo, że nawet te eleganckie kamienice miewały czasami po kilka podwórzy z oficynami coraz gorszej klasy. W tych oficynach bywały sutereny, bywały poddasza mansardowe z bardzo licznymi, dostępnymi z korytarzy lokalami jednoizbowymi. Kamienica była przedsiębiorstwem, musiała przynosić dochody, tak więc nie było zmiłuj. Obok wielkich apartamentów frontowych wypełniano czeluście tych kamienic całym mrowiem lokali o bardzo złym standardzie. Zdarzało się, że ci sami lokatorzy wędrowali w obrębie tejże kamienicy, przeprowadzając się do przodu lub do tyłu, zależnie od doraźnej sytuacji finansowej. No, te mieszkania frontowe kosztowały kilkanaście, kilkadziesiąt razy więcej od tych na tyłach kamienicy. To jest, proszę Państwa, coś, co jest trudno uwierzyć.
Jest to nieużywany dół kloaczny przy ulicy Targowej 69. Właściciel tej kamienicy w roku 1930 wynajął ten dom kloaczny kobiecie z dzieckiem i oni w tym dole zamieszkali. Teraz uwaga, wynajął za 200 zł odstępnego i 30 zł czynszu. Pensja robotnika niewykwalifikowanego, który miał pełne zatrudnienie, wynosiła około 160 zł. 200 zł odstępnego za zamieszkanie z dzieckiem w dole kloacznym. To jest rok 1930 i nie odległe peryferie dzielnicy Nalewkowskiej. Targowa 69, tuż przy dzisiejszej Alei Solidarności. Tak więc nasza wędrówka zaczyna się po Hitchcockowsku, od trzęsienia ziemi, a dalej może być jeszcze gorzej. Aczkolwiek ten przykład jest absolutnie skrajny i rozpisywała się o nim prasa przed wojną, bo nawet w tamtych czasach uznano coś takiego za rzecz niepojętą. Gdy oddaliliśmy się choć tylko kawałek od ulicy Marszałkowskiej, choćby w kierunku północnym, trafialiśmy na zupełny orient. Ulicę Żabia, Przechodnia, Elektoralna, Chłodna, przynajmniej w tym odcinku, na tym odcinku blisko placu Mirowskiego, to już był zupełnie inny świat, zdominowany przez ludność żydowską, przez niezwykle intensywny handel, mrowie sklepów, sklepików i sklepiciątek z ogromnym zagęszczeniem lokali. Architektura bywała tu czasami piękna, bo fluktuacja mieszkańców Warszawy miała to do siebie, że czasami najbiedniejsi zamieszkiwali w najpiękniejszych domach, ale nigdyś najpiękniejszych. Tutaj mamy ampirową kamieniczkę przy ulicy Żabiej, dziś to końcówka Marszałkowskiej przy Placu Bankowym, która kiedyś miała swoje lata świetności, ale teraz jest nieomalże ruderą właśnie zamieszkaną przez mrowie ludności żydowskiej i wypełnioną drobnymi sklepikami. Oto wrota do Orientu. Jesteśmy na placu Żelaznej Bramy. Na placu, który na tym zdjęciu jest już bardzo ucywilizowany. W ostatnich latach przed wojną zrobiono skwer, zakazano handlu mięsem i rybami, a ten był zdominowany właśnie przez Żydów. Widoczny po prawej stronie żeliwny, gościnny dwór staje się bazarem, na którym handluje się tekstyliami, co zupełnie przypomina ulicę Delhi. Wszędzie naokoło, w wielkich kamienicach i małych domkach, właśnie mamy nie tylko setki, dosłownie setki sklepów różnych branż, każda uliczka sąsiednia ma swoją specjalizację, ale mamy również poukrywane w podwórzach kolejne bazary. One również mają swoje specjalności, jedne handlują rybami, jak bazar Janasza, inne mięsem, czy ogólnie artykułami spożywczymi. I to wszystko jest największym w Warszawie zagłębiem, o jakim nam się dzisiaj nie śni. Żadne centrum handlowe, czy to Arkadia, czy nowe centrum Młociny, nie daje najmniejszego pojęcia o skali handlu i temperaturze życia, efektach dźwiękowych, zapachowych, tym wszystkim, co kojarzy nam się z Orientem, a absolutnie nie z Paryżem Zachodu, czy Paryżem Północy. Wystarczy, iż wejdziemy do gościnnego dworu i widzimy takie oto obrazki. Wszystko zawalone po strop pudełkami, z tekstyliami, z butami, z wszystkim, co można się owinąć, ubrać, bądź z czegoś uszyć. I jest to absolutna gęstwina stoisk, które dzisiaj dla nas wyglądają absolutnie jak Stambuł właśnie, czy tego rodzaju bazary, a jesteśmy przecież mały spacer od skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską czy Świętokrzyską. Naokoło stoją domy budowane coraz bardziej licho w ciągu XIX wieku, budowane spekulacyjnie po to, żeby jak najszybciej je sprzedać nabywcy i żeby tam osadzić jak najwięcej najemców lokali. Czasami są takie efekty. Oto właśnie ulica skórzana, nieistniejąca dzisiaj, wchłonięta przez otoczenie Placu Żelaznej Bramy,
No i właśnie zawalona kamienica. Nie były to rzadkie przypadki. Kamienice waliły się w całym mieście, ginęli ludzie. A jeśli nawet nie ginęli, to inspekcja miejska, coraz bardziej czujna już w latach 30., takie domy bezwzględnie wysiedlała. I nikogo nie obchodziło, dokąd ci ludzie pójdą. Dom dostawał tabliczkę zagrożony zawaleniem, zamieszkiwanie zabronione. No i po prostu ludzie brali te swoje tobołki i szukali kolejnej tandetnej kamienicy, której za kilkanaście złotych miesięcznie dałoby się przewegetować, przeżyć. Oto bardzo mało znane zaplecza otoczenia Placu Żelaznej Bramy. Jesteśmy na zapleczu ulicy Krochmalnej, tuż przy Placu Żelaznej Bramy, który znajduje się po prawej stronie. Jest to ukryty w podwórzach bazar Janasza. Bazar opisany między innymi przez Ichczaka Beszewisa Singera jako miejsce, gdzie kupowało się ryby i drób. Tutaj głównie zaopatrywała się ludność żydowska i praktycznie z zewnątrz, od strony placu, jeżeli ktoś nie wiedział, że bazar istnieje, to nic nie wskazywało na jego istnienie. Nie był wyjątkiem. Bo oto widok z ulicy Krochmalnej w kierunku Placu Żelaznej Bramy. I za tą kamieniczką po prawej stronie, z tym domem pod numerem 1, mieści się kolejny bazar. I oto ilustracja do tego widoku. Dzielnica żydowska, ten ropień wielkomiejski, ożywia się i nabiera chorej tężyzny w cieple słońca wiosennego. Mikroby posępnego getta wypełzają na ten czas z suchnących schronów, rozprężają swe wątłe ciałka i w anemicznych jeszcze promieniach poczynają się żwawiej krzątać wokół ubożuchnych spraw swego nieszczęsnego istnienia. Przezimowali, wytężają siły, aby jeszcze raz móc przezimować. Zaczyna się handel, właściwie karykatura i groteska tego szerokiego określenia. Wąskimi żyłkami ziejących za duchem uliczek sączy się brudnym strumykiem sprzedaż i kupno rzeczy tak nędznych, jak całe istnienie tych żyjątek. Lepkim bełkotem zawiadamiają o możliwości nabycia grzybyka za 10 groszy, garści gotowanego grochu za 5 czy pary skarpetek za 50. Przykucnięci na trotuarach, z troską w kaprawych oczach obok swych koszów czy wózków, zalani bladym światłem młodego słońca, prowokują do zastanowienia się nad odwiecznym problematem nierówności osiągnięć na tym globie. Niby oślepłe zwierzaki pełzają na czworakach między rysztokami i kupami łajna po zaśmieconym, wyboistym bruku dzieci żydowskie. Oblane fioletowym lukrem ciastko na margarynie wprawia je w ekstazę pożądania. Olbrzymie, kudłate perszerony z furgonami pełnymi skrzyni lub beczek od śledzi oczyszczają co chwila jezdnie od tego żałosnego, dziecięcego pospólstwa. Wspaniała granatowa postać policjanta z pałką w dłoni nasuwa tutaj ryzykowne porównanie kamienia rzuconego potężną dłonią w kałuży. Dochodzi południe, rośnie gwar, dymią miseczki z zupą, krążą talerze z boleśnie pociętym śledziem, główką cebuli i kawałkiem chleba. W odrapanych ruderach, w sferach posiadających również jedzą obiad. Szef skachał, popieścił siwą, miejscami zżółkłą brodę, odsunął talerz, wstał od warsztatu, ujął kubek z herbatą, wyszedł przed sklep i popija, postękując przyjemnie knajak. Przy ciasnym granatowym garniturze, w żółtych półbutach i kapeluszu suniętym z czoła, serdecznie splunął staremu kachałowi w tę herbatę i drobnym kroczkiem poszedł w swoją stronę z radosnym pochikiwaniem. Stary Żyd podskoczył gwałtownie, zaklął, a może tak tylko sobie coś powiedział. Wchodzącego do hal ogarnia mroczny chłód przesiąknięty zapachem ryb. Stosy śniętych szczupaków, poćwiartowanych łososi i żywych karpi tłoczących się w olbrzymich kadziach. Wilgotna ręka Żydówki straganiarki ciska poszczególne zwłoki na wagę i poruszającą okrągłym pyszczkiem konającą w obcym żywiole rybę zabija w gazetę, aby oddać ją do dłoni głodu. Przystanął i patrzy na to z palcem w ustach chłopiec wracający ze szkoły. Bezustannie jak dźwięczna grzechotka wykrzykuje dziewczyna z koszem cytryn. Para 15 groszy, para 15. Nieco dalej jatki rzeźnicze żółwieją połciami surowego mięsa. W aureoli brunatnych kiełbas i kiszek poruszają się anioły w białych fartuchach, żony lub córki właścicieli masarn. Jarzyny tworzą kolorystyczne zwały martwych natur.
Kobiety z proletariatu i paniusie w zawadiackich kapeluszach na prawe oko szemrzą tutaj jak zapobiegliwe kokoszki, targując, ważąc w ręku i napełniając koszyki na codzienną potrzebę. Przez szklane otwory w dachu sączy się na tę ruchliwość blade miejskie słoneczko warszawskiej wiosny. Tak sobie można wyobrazić ów klimat tego, co się działo w rejonie Placu Żelaznej Bramy. A dalej to ryzyko było się zapuszczać, ponieważ ulica Krochmalna słynęła z przestępczości. Singer zamieszkiwał w domu po prawej stronie pod dziesiątką jako dziecko i oglądał po drugiej stronie tak zwany placyk. Placyk rządzony przez sutenerów i prostytutki. To było miejsce, gdzie bardzo łatwo było oberwać nożem za samo pojawienie się w tym miejscu, jeśli ktoś właśnie był tam obcy, niepowołany. Krochmalna wiła się za ułeczkami, takimi uskokami, placykami. Była uliczką bardzo wąską i właśnie niezwykle handlową, zamieszkaną przez największą biedotę i, jak powiedziałem, właśnie przestępców. Ups, to i tutaj mamy problem. Tak, widzę, że czasami będziemy musieli przejść na zwykły pokaz, bo stary system nie odwraca mi zdjęć. Tak będzie bezpieczniej. Pewną granicą światów były hale mirowskie, ponieważ były to obiekty cywilizowane bardzo w porównaniu z tym, co się działo w rewirze żydowskim. Tak więc miejsca, boksy były tutaj droższe. Żydzi nie kwapili się do wynajmowania tutaj jakichś sektorów na swój handel. Także tu dominowali chrześcijanie, poziom higieny był wyższy, funkcjonowały lodownie, sprężarki, elektryczność, baseny z żywymi rybami. I wystarczy tylko spojrzeć na przedpole, jak wyraźna jest ta granica światów, te budy i stragany przed i właśnie te kulturalne hale w głębi. No cóż, ale taki widok tylko bez udziału ludności żydowskiej znamy z autopsji, prawda? Jeszcze nie tak dawno, zanim postawione w pobliżu hali murowane stragany, mniej więcej tak samo to wyglądało. Oto wnętrze jednej z hal mirowskich przed 1939 rokiem. Widać, no cóż, zmieniły się elementy wyposażenia. Nie ma dzisiaj drewnianych budek, no i nie ma takiego tłumu, bo syndromem przedwojennej tej handlowej Warszawy był dziki tłum. Dziki tłum na ulicach, w podwórzach, we wnętrzach wszelkich. Ludzie chodzili na piechotę i chodzili masowo. Tak więc dzisiaj to musi się coś wydarzyć niezwykłego, żeby zobaczyć tylu ludzi w jednym miejscu. A ludzie chodzili i siadali wszędzie i handlowali wszędzie. To jest najbliższe otoczenie hal mirowskich. Ci wszyscy, których nie było stać na lokale sklepowe, na te budki drewniane w środku, no radzili sobie naokoło, jak tylko potrafili. To zdjęcie pochodzi z lat 20., jest nieco starsze. Typowa rzecz, że czym bliżej wybuchu wojny, tym mniej, rzadziej można było zobaczyć w centralnych rewirach miasta Żydów w strojach ortodoksyjnych. Często chodzili już w garniturach, w kapeluszach europejskich, ale tutaj w latach 20. taki widoczek był normą. Nawet można podejrzewać, że są to Litwacy, czyli Żydzi ze wschodu, wyraźnie ubrani na sposób bardziej ruski. To jest zakątek ulicy Zimnej i Mirowskiej, czyli patrzymy w kierunku ulicy Elektoralnej. Przenosimy się kawałek dalej na Grzybów. Tutaj też się działo. Wprawdzie targ na Placu Grzybowskim zlikwidowano już za czasów carskich, w ostatnich latach XIX wieku, natomiast jednak handel we wszystkich okolicznych domach i podwórzach kwitł. Po prawej stronie, za tą dwupiętrową kamienicą, był żydowski bazar mięsny, a w samym narożniku mamy wylot uliczki Bagno. Słynnej uliczki Bagno, w której handlowano przed wojną przede wszystkim używanymi meblami. Ale wcześniej Bagno kojarzyło się ze wszystkim żelastwem, wszelakim żelastwem, tandetą żelazną, jakimś złomem. Mój ojciec jeszcze, jak jechał po gwoździe na próżną,
latach 80. to mówił, że jedzie na bagno z przyzwyczajenia i z metalem się nam to wszystko kojarzyło. Ale przed wojną królowały tu meble, przede wszystkim używane meble, czasami bardzo dobrego gatunku. I nawet możemy teraz tutaj jakoś znaleźć się w tej przestrzeni, ponieważ kamienica widoczna frontalnie po lewej stronie to jest istniejąca do dzisiaj kamienica na rogu ulicy Próżnej. Natomiast w tle wygląda na gmach Basty, jeszcze z oryginalnym, pięknym, krenelażowym zwieńczeniem. Gdybyśmy przeszli uliczką Bagno w kierunku Świętokrzyskiej, no to trafilibyśmy na ulicę Wielką. Ulica Wielka dzisiaj nie istnieje. Przecinała plac Defilad przed wejściem frontowym do Pałacu Kultury. Jej przedłużeniem jest Poznańska. No, najłatwiej sobie w ten sposób to wyobrazić. Wielka właśnie stanowiła też granicę światów, bo z prawej strony, za tymi kamienicami i podwórzami widocznymi tutaj, są tyły ulicy Marszałkowskiej. Dom, który zamyka perspektywę ulicy, stoi przy Świętokrzyskiej i tam się Świętokrzyska kończy w ogóle i zaczyna się Bagno. Natomiast gdybyśmy poszli w lewą stronę, to w tym momencie takimi ulicami jak Pańska, jak Sienna, doszlibyśmy w głąb już rewirów coraz bardziej spauperyzowanych, coraz bardziej robotniczych. Aczkolwiek tu również bywały enklawy. I na przykład na początkowym odcinku Pańskiej mieszkali zamożni Żydzi, którzy tutaj nie prowadzili handlu. Tu wypoczywali od handlu. To prawie jak dla nas wyjazd na Majorkę. Odpocząć od handlu dla Żyda to był wyjazd daleki. Natomiast czym dalej w głąb, na zachód, w kierunku Woli, tym więcej fabryk, fabryczek i robotniczej ludności, a więc i standard coraz gorszy. No cóż, wystarczyło spojrzeć na kamienicę, na zabudowę już w rejonie Walicowa, aby zorientować się, że standard spadł nam drastycznie. To są już typowe domy robotnicze, przy czym pod tą nazwą kryją się koszarowe najczęściej czynszówki, pozbawione podstawowych wygód, z ciemnymi korytarzami, ze wspólnym często zlewem na podwórzu, raczej łazienko, WC na podwórzu, a na korytarzach mieściły się zlewy właśnie, czy przy klatkach schodowych, czy w głębi tychże korytarzy. Jednoizbowe mieszkania, tak więc to wszystko razem nie nastrajało optymistycznie. Zabudowa z różnych epok, domy tandetnie nadbudowywane. Widać, ta kamienica przy Walicowie dostała dwa dodatkowe piętra, żeby przynosiła lepszy dochód. Ale dochód przynosiły nawet takie balące się parterowe rudery, jakie widać po bokach. Je eksploatowano bez miłosierdzia. Póki się nie zawaliły, póki nadawały się jeszcze do zamieszkiwania, to po prostu były wynajmowane. To obrzeża dzielnicy zachodniej. Dzisiaj nazywamy to Wolą, ale Wola przed wojną zaczynała się za ulicą Okopową i Towarową. To była dzielnica zachodnia pomiędzy dzisiejszą Aleją Jana Pawła II, ówcześnie ulicą Solną, a ulicą Towarową. Było to Śródmieście Zachodnie albo dzielnica zachodnia. I te domy, które wyglądają, niby jak normalne kamienice, były właśnie takimi tandetnymi czynszówkami z gipsowym wystrojem albo i bez niego, schowanym w podwórzu skrajnym ubóstwem. Ciemne, studzienne podwórza właśnie z miriadem lokali dla ludzi, których nie stać było na lepsze warunki zamieszkiwania. Jak widać, ten sposób zabudowy jest bardzo zróżnicowany, ale najlepiej o okolicy mówi jezdnia brukowana kocimi łbami i z jeszcze funkcjonującymi rynsztokami. Tutaj, jeżeli doszliśmy do tego momentu, posłużę się kilkoma danymi
z rocznika statystycznego warszawskiego z roku 1938. I mówimy o właśnie ludziach zamieszkujących tego typu rewiry. W roku 1938 98 tysięcy mieszkańców Warszawy w wieku ponad 10 lat nie umie czytać i pisać. 38% ulic Warszawy nie posiada bruków. 54% warszawskich domów nie posiada kanalizacji. 115 438 osób mieszka w Warszawie kątem w mieszkaniach jednoizbowych. Co to znaczy mieszkać kątem? Jest to dzisiaj już troszeczkę egzotyka, ale w tych biednych kamienicach mieszkańcy dzielili się na lokatorów, sublokatorów i kątowników. Lokator był głównym najemcą. Z reguły nie stać go było na zapłacenie czynszu za nawet pojedynczą izbę, a więc on z kolei podnajmował część tej izby komuś, kto płacił część czynszu. Czasami w jednej izbie takich sublokatorów mogło być dwóch, trzech z rodzinami, rzecz jasna. I jeśli udało się upchać, jeżeli sublokator miał problem z płaceniem części tego czynszu, to podnajmował fragment tego fragmentu kątownikowi. Kątownik zajmował kąt. Jeden z kątów w pomieszczeniu, często też z rodziną. Zdarzały się przypadki, że w jednej izbie mieszkało 30 kilka osób. W izbie o powierzchni 18-20 metrów kwadratowych, no więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że to było poniżej metra na osobę. Ludzie spali na zmianę. Czasami spali na swoją, o tym jeszcze będzie mowa. A z płaceniem nie było łatwo. 60,2% robotników zarabia mniej niż 40 zł tygodniowo. A mnie zdawało to jakieś 150 parę złotych miesięcznie. Niewiele. Żeby wynająć godziwy lokal w miarę zdrowy, trzeba by wydać 2/3 tej pensji na sam lokal, a co z wyżywieniem rodziny, co z wszystkimi innymi opłatami. Kończyło się to często źle. Ludzie bez środków do życia, szczególnie kiedy stracili właśnie pracę, kiedy nie byli w stanie już, nie mieli się gdzie podzieć, często po prostu kończyli ze sobą, kończyli z rodziną. Rocznik statystyczny podaje 1142 zamachów samobójczych zanotowano w ubiegłym roku w Warszawie. 4390 dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły. Czy to dużo, czy to mało? Miasto podjęło ogromny wysiłek, zarówno w latach 20. i w latach 30., aby wybudować całą wielką serię gmachów szkół powszechnych, nie mówiąc już o gimnazjach. Nowoczesnych, rzeczywiście dobrej klasy gmachów, stawianych nawet w najpodlejszych dzielnicach. No ale wszystkich dzieci nie udało się objąć tym obowiązkiem szkolnym. Nie wiadomo, ile z tych dzieci zostało nieobjętych statystyką, bo nigdzie nie były zarejestrowane. A poza tym musimy wziąć pod uwagę jeszcze całą chmarę dzieci żydowskich, które najczęściej nie chodziły do miejskich szkół powszechnych. Chodziły często do jednoklasówek albo do hederu, czyli do szkółki religijnej, też jedno, dwuletniej, i trzeba było iść do pracy. Tak więc rocznik statystyczny nie powie nam, ile naprawdę dzieci nie było w stanie skończyć siedmioklasowej szkoły w Warszawie. Przestępstw było dużo, ale jak przypuszczam, to co ujawnia rocznik było tylko wierzchołkiem góry lodowej. Znakomitej większości przestępstw nigdy nie ujawniono, nie były one zgłaszane na policję, a szczególnie właśnie w dzielnicach robotniczych, a przede wszystkim w dzielnicy żydowskiej sprawy załatwiano między sobą. I on to nie trafiało do statystyk. Niemniej rocznik mówi nam, 30 409 przestępstw zanotowano w roku 1937 w Warszawie, w tym 69 morderstw, oho,
Wystarczy poczytać Kurier Warszawski, żeby doliczyć się setek zabójstw. I 17 420 kradzieży. Ja myślę, że jakby się to przemnożyło przez 10, myślę o kradzieżach, to dopiero byłoby zbliżone do rzeczywistości. No i tak z przymrużeniem oka jeszcze jedno dane. 12 933 osoby ukarano w ciągu roku za opilstwo. Jesteśmy na ulicy Chmielnej. Zachodni odcinek ulicy Chmielnej, a więc to jest już ta część robotnicza. Ciekawsze, że ten dom przetrwał nawet powstanie warszawskie. No, około gruzy, a ten drewniak znamy jeszcze ze zdjęć powojennych, stał jeszcze na początku lat 50. Już tu, jak widać, chyli się ku ziemi, taki mocno zgięty w profilu, ale właśnie tego typu zróżnicowanie było właściwe dzielnicom peryferyjnym. Zbliżamy się, jesteśmy na rogu Żelaznej i Złotej, to słynny Pekin. W tej chwili odbudowywany niemalże od podstaw, bo przecież zmarnowany, pięknie dekorowany, ale nie dajmy się oszukać. Najpierw była to trzypiętrowa, dość elegancka kamienica, ale kolejny właściciel postanowił z tego zrobić właśnie maszynę do zarabiania pieniędzy na najuboższych. Dodał dwa piętra z korytarzami i umieścił tam setki ludzi. Po wojnie nic się nie zmieniło. Kto nie miał gdzie mieszkać, lądował w Pekinie, bo tam można było upchać straszną ilość lokatorów. No i cóż, dzisiaj będziemy dumni z odzyskania takiej pięknej kamienicy, ale jej wnętrzności cuchnęły na odległość. Znowu niestety musimy się posłużyć. Tak, niestety robiłem na nowym Windowsie, a stary nie obraca. I znowu na pozór elegancko. Oto hala na placu Kazimierza Wielkiego, nieistniejący plac przy ulicy Miedzianej. Po wojnie zabudowany gmachem Domu Słowa Polskiego, ale dawniej gwarny plac handlowy. Hala na placu Kazimierza tym różniła się od hal mirowskich, że była halą hurtową. Tam się handlowało bezpośrednio z wozów. Chłopi zajeżdżali o świcie furmankami, furgonami i po prostu kupowali od nich kupcy, którzy z tym towarem jechali do innych punktów handlowych. Hala była rzeczywiście elegancka, sfinansowana przez miasto jeszcze przed I wojną światową, no ale naokoło rzeczywistość skrzeczała, bo zabudowa zarówno ulicy Miedzianej, jak i właśnie otoczenie placu to była, no może jeszcze nie było to dno nędzy, ale w każdym razie było już to bardzo, bardzo ubogie budownictwo. Wychodzimy na ulicę Towarową. Ona również wyglądała różnie. Domy i drewniane, i murowane, i wielkie pięciopiętrowe kamienice, i fabryki, i zakłady kamieniarskie, i domy publiczne. Do historii przeszły najbardziej luksusowe lupanary warszawskie. W pobliżu ulicy Chłodnej każdy dekorowany wewnątrz jak pałac z ogromnymi salonami, marmurowymi schodami i tak dalej. W tym rejonie rządziły mafie. Mafie zarówno żydowskie, jak i chrześcijańskie. Obrót napędzały nie tylko domy publiczne, ale po prostu pospolita przestępczość. Towarowa sąsiadowała z bocznicami kolejowymi, było co kraść z wagonów. Działające tu mafie zatrudniały 10-11-letnich wyrostków, którzy specjalizowali się na przykład w okradaniu furgonów z węglem w trakcie, kiedy te jechały po ulicy. Byli wyspecjalizowani doliniarze, czyli kieszonkowcy, byli pajęczarze, którzy kradli bieliznę ze strychów suszącą się. Ale nad tym wszystkim siedzieli różnego rodzaju capo di tutti capi na skalę warszawską, którzy tym wszystkim doskonale rządzili, rozsądzali, wydawali wyroki. Te wyroki często wykonywano, znajdywano potem nagie zwłoki w którejś z bramy. Nikt specjalnie nie dochodził, co się właściwie stało. Tutaj nikt normalny się nie zapuszczał w
knajpkach tutejszych załatwiano różne ciemne interesy. Możemy sobie o tym dzisiaj bezpiecznie poczytać, czując gęsią skórkę na karku, ale był to wyjątkowo nieprzyjemny rewir warszawski. Krok dalej, Kercelak. Na tym słabym zdjęciu widać miejską halę targową i mrowie, dosłownie mrowie straganów, but. To było takie nieprawdopodobne zagęszczenie, że ktoś jak tam wszedł, to mógł nie wyjść i po prostu nie wiadomo było, gdzie zaginął. Natomiast na Kercelaku ponoć można było kupić i sprzedać wszystko. Potem się w ten sposób mówiło o bazarze Różyckiego, ale Różyc to jest po prostu no, małe dzieciątko w porównaniu z tym przemysłem handlowym, który kwitł na Kercelaku. I oto znowu próbka. Na obrzeżach mamy artykuły spożywcze. Tutaj to wygląda jeszcze w sposób w miarę cywilizowany. Jesteśmy przy narożniku Okopowej i Leszna, czyli dzisiejszej Alei Solidarności. Babiny w chustach, przy beczkach i straganach z artykułami żywnościowymi. No ale jak się człowiek już zapuścił w owe czeluście, to tam rzeczywiście można było nabyć wszystko. Przymierzam palta, buty do polowania, lakierki, trzewiki spacerowe i robocze. Troszeczkę przechodzone i nowe. Jakiś nieutulony w żalu wdowiec z nosem czerwonym, świadczącym o zalewaniu robaka, sprzedaje damskie palto z popielicowym kołnierzem, a to, co w jego oczach dodaje ceny temu strzępowi przeszłości, raczej zniechęca kupców. Przemierzam szybkimi krokami halę, gdzie więzie kiełbas zwisają fantastycznie nad skomplikowaną mozaiką salcesonów. W połcie słoniny zalegają półki, karkowiny przerastały tłuszczem papioł smakoszów. Błądzę między rzędami warzyw, barwnym dywanem o wyszukanym doborze kolorów, żółtej cebuli, czerwonej kapusty, pomidorów, marchewki, śmietankowych karlików, kalafiorów, po piątce. Uliczki z zapachem tkanin i przędzy, gdzie nogawice spodni bujają na wietrze, a armia marynarek na wieszakach imituje tłum pozbawiony głów z lśniącym zakrętasem drutu zamiast szyi. Zapach skóry unosi się nad szpalerem butów. Woń przedziwnych ulików i szmalcówek ostro dymi z błyszczących beczek. To śledzie. Wabi mnie łagodne gruchanie gołębi w spiętrzonych klatkach. Spoglądają bursztynowym oczkiem, puszą się i drzemią, szczepione dziobami. Tworzą idealny obraz gruchających gołąbków. Brak tu tylko pary rąk ludzkich w uścisku i bukiecików niezabudek, aby karta pocztowa została wysłana w świat. Olbrzymi biały kogut awanturuje się w swej przegrodzie, a gęsi wypuszczone na wolność krzykliwie radzą nad jakimś nowym zwycięstwem. W tym gwarze, w chórze głosów zwierzęcych i ludzkich, upominająco ich błagalnie, wkrada się naszczekiwanie jedynego przedstawiciela rasowych psów. To jamniczek siedzi w klatce umieszczonej na samym dole obok awanturniczego koguta pod gruchającymi gołąbkami. Czego pan uważa? Psa jest pies czystej krwi rasowy. Znowu obrót, jeszcze jedna scenka, czy dwie scenki z Kercelaka, a więc rzeczywiście na Kercelaku można było kupić wszystko. Towary, tak jak tutaj zacytowałem Państwu, były różnej jakości. Była kompletna tandeta, ale były i miejsca, do których pielgrzymowali wytrawni znawcy kultury, bo były tam rewiry bukinistów, i były całe rewiry z płytami gramofonowymi. I nie było możliwości, żeby czegoś nie dostać. Słynny Tato Tasiemka, słynne gangi rządzące, to tak, to wszystko brzmi niebezpiecznie, ale klient mógł się w zasadzie czuć bezpiecznie, no chyba, że nie dopilnował portfela. Wtedy jednak mógł udać się do pobliskiej herbaciarni i negocjować odzyskanie własności za określonym profitem. Tak więc na Kercelaku wszystko było możliwe i jeżeli ktoś chciał się potwornie narazić, to stwierdzeniem, ale tego towaru to pan na pewno nie ma. To był kamień obrazy. Wszystko było. Oczywiście należy dodać, że znakomita część towarów to były te, które były właśnie zrabowane często klientom. Wchodziły do obrotu i lądowały w końcu na straganach. W ten sposób funkcjonowały gangi, że najpierw obrabiały
czyjeś mieszkanie, także zostawał tylko drut od żyrandola, a następnie można to było wszystko sobie kupić, swoją własność właśnie na Kercelaku. Jeszcze jedna scenka, tłum ludzi, którzy no, jedni handlują, drudzy po prostu się włóczą. To znowu Leszno przy Okopowej, przeciwległy narożnik, czyli dzisiejsza Aleja Solidarności. Taki tłum na ulicach, no patrzymy na to zdjęcie, na pewno coś się zdarzyło, coś się, no jakiś wypadek czy coś, niekoniecznie. Ludzie po prostu chodzili, albo stali, przyglądali się. To była ówczesna telewizja. I oto jedna z takich kawiarenek czy restauracji, lokal podejrzany, na tym samym narożniku Leszna i Okopowej, gdzie można było, że tak powiem, dochodzić utraconych swoich dóbr. Przechodzimy na Wolę, na drugą stronę Okopowej czy Towarowej. Świat przemysłowy, świat, w którym fabryki przeplatają się z kamienicami, kamienice z drewnianymi domami, te z wiejskimi chałupami, a wiejskie chałupy z polami, dalej znowu zbiorniki gazowe albo, tak jak tutaj na horyzoncie, spichrze zbożowe, które tak efektownie paliły się we wrześniu 1939 roku. Widok został sfotografowany z ulicy Skierniewickiej w kierunku Prądzyńskiego i Bema, gdzie właśnie widać owe spiksze, a na lewo od nich fragment gazowni z wieżą wodną przy Straży Pożarnej. Ta wieża stoi do dzisiaj. Po lewej właśnie jeden z tych spikszów zbożowych. Po prawej fragment gazowni, a konkretnie to jedna z kotłowni, dziś nie istniejąca. W głębi fragment zakładów Lee, Poprau i Löwenstein oraz kościół świętego Stanisława przy ulicy Wolski. Jak widać, pomiędzy tymi wszystkimi zakładami często gęsto ciągnęły się zwykłe orne pola. Tutaj miasto spotykało się z wsią, no, i różnie tymi gruntami, jak widać, gospodarowano. Proszę zwrócić uwagę, te chałupy stoją bezpośrednio pod zbiornikami gazowymi, które przecież no, w takim samym kształcie stoją do dzisiaj, tylko otoczenie całkowicie się zmieniło. Ornego pola raczej tutaj nie zobaczymy. Ulica Wolska, blisko Okopowej i Towarowej, pełna takich właśnie pudeł kamienic. No niektóre były nawet dość bogato zdomione, ale nie oszukujmy się, z reguły był to tandetny gips sztukatorski, który szybko odpadał, nie opłacało się tego remontować, a więc wiele kamienic było takich po prostu, były takimi nagimi skrzyniami. To ta również została nadbudowana o dwa piętra, czyli przynosiła właściwy dochód. Typowy krajobraz ulicy Wolskiej, gdzie właśnie olbrzymie kamienice, często wielopodwórzowe, sąsiadują z takimi oto parterowymi domkami. Podwórza, które wyglądały jeszcze mniej efektownie niż fronty. Cóż, cudownie jak dziś krajobraz włoski, prawda, scenki z suszącą się bielizną, no cóż, były w Warszawie na peryferiach rzeczą normalną i codzienną. Jesteśmy na rogu Wolskiej i Młynarskiej. Ostatni dom w głębi jest jedynym, który ocalał, stoi przy Młynarskiej do dzisiaj, ten z półokrągłym szczytem. I teraz pozwolę sobie znowu zacytować fragment felietonu, który opisuje oba rodzaje budynków na takich właśnie peryferyjnych obszarach. Rudery, chałupy, a wśród nich z nierównej, poszarpanej ściany przedmiejskiej ulicy wyrastający mur szczytowy z wyleniałymi ranami odpadniętego tynku. Ściana ponurej, bezbarwnej, szarej, czynszowej, robotniczej kamienicy. Jakże trudno, przepraszam, na przedmieściu warszawskim znaleźć coś, co moglibyśmy nazwać bez zastrzeżeń domem mieszkalnym. Choćby nie domem nawet, ale domkiem, bo nie o rozmiary przecież chodzi.
domkiem, jak i czasem, też niestety niezbyt często, spotyka się w małych miasteczkach. Zapadnięta do połowy w ziemię z wygiętym, łęgowatym, pokaleczonym łatami dachem, oblepiona przybudówkami i facjatkami, trzeszcząca drewniana rudera, o małych, krzywych oknach albo szara, brudna ściana ziejąca wilgocią z długiego szeregu równych, równo wybitych, monotonnych, gęsto rozstawionych otworów okiennych. Oto dwa oblicza dwóch typowych domów śródmiejskich. O ile kamienica śródmiejska jest pełna obłudy i hipokryzji, ubóstwo swego wnętrza pokrywają zwykle ozdobnością fasady, o tyle fasady domów śródmieścia są szczere, przeraźliwie szczere. O szczupłości wąskich jednoizbowych mieszkań mówią nam okna, gęsto jedno przy drugim umieszczone, bo przecież najlichsze mieszkanie musi mieć chociaż to jedno wąskie okno. O braku kanalizacji w takich ogromnych barakach robotniczych świadczy zawsze cuchnący, ściekający białową, zabydloną wodą rynsztok, biegnący środkiem brukowanej nierównymi kocimi łbami bramy. Tutaj nikt nie wstydził się nędzy kryjącej się w tych murach. Tutaj nikt nie chciał dawać złudzeń. Jeśli architektura współczesna za jeden z kanonów postawiła sobie mówić prawdę, jeśli fasada budynku powinna być zharmonizowana z jego treścią, powinna być tej treści wyrazem, to robotnicza kamienica na przedmieściu jest tego kanonu przedstawicielką wierną, choć jej twórcom nie śniło się o nowej prawdzie architektonicznej. Tylko treść takiej kamienicy jest tak uboga, nędza jej tak wielka, że prawdziwym wyrazem tego ubóstwa i tej nędzy może być tylko szpytota. Szpytota, która nie polega na deformacji kształtów, u człowieka na zwichnięciu proporcji oblicza, ale taka, która spogląda na nas ziemistą szarzyzną twarzy wyniszczonej przez głód i nędzę. Dalej posuwamy się ulicą wąską i tutaj przechodzimy pod wiaduktem linii kolejowej, linii obwodowej. No i dalej jest jeszcze ciekawiej, a jest to zachodni wjazd do miasta, reprezentacyjna zachodnia brama Warszawy. Zachowały się, są w obiegu w sieci zdjęcia z października 1939 roku, kiedy Niemcy wjeżdżają do Warszawy. I mamy bardzo dużo zdjęć zrobionych przez Niemców, bo oni byli w szoku. Wjeżdżali do metropolii, wydawało im się, do wprawdzie zniszczonego bombardowaniami, ale wielkiego europejskiego miasta. Tymczasem po obu stronach zachodniej arterii wlotowej widzieli dosłownie kilometry takiej zabudowy. Tak wyglądała cała zachodnia Wolska i całe przedpole, zachodnie przedpole Warszawy, a więc to skierowane na Europę. Oprócz drewnianych domów, małych fabryczek, cuchnących kominów, różnego rodzaju garbarni, olejarni, jeszcze były glinianki. Glinianki, których dzieci uwielbiały się taplać, a często gęsto się topiły. Glinianki to oczywiście efekt dawnego funkcjonowania cegielni. Kiedy Warszawa w XIX wieku gwałtownie się rozbudowywała, jej obrzeża zostały dokładnie przekopane z gliny i te glinianki można było spotkać zarówno w rejonie cmentarza powązkowskiego, jak i na Kole, jak i na Ochocie, Sielcach, Mokotowie i właśnie na Woli. Jak widać, skala tych dołów była gigantyczna. I jeszcze scenki z ulicy Wąskiej właśnie i możemy się tylko domyślać, że na zapleczu tych drewnianych domów kryje się kolejna smrodliwa fabryka. Tutaj bardzo długo nie sięgała kanalizacja, nie sięgnęła do 1939 roku, a więc smród z rynsztoków, smród z kominów, smród wydobywający się z niewietrzonych, nieremontowanych domów. Roboty brukarskie obejmowały ulice, ale inwestycje miejskie nie obejmowały zabudowy wzdłuż tych ulic, a więc ulica za chwilę będzie Wolska wybrukowana porządnie kostką granitową. Linia tramwajowa jest doprowadzona, no ale jak widać zabudowa bez zmian, a jest to już koniec lat 30. Tak wyglądały rynsztoki jeszcze po I wojnie światowej właśnie na peryferiach miasta. To również jest ulica Wolska w rejonie dzisiejszego Parku Sowieńskiego.
po tych belkach, te belki to były po prostu prowizoryczne pomosty, to trzeba było nad tym przejść, kiedy padały deszcze, no to taki rynsztok był rybącym strumieniem. Ale z dwojga złego, proszę Państwa, lepiej jak ten deszcz padał. Nie było nic gorszego jak upalna, sucha pogoda, bo wtedy w rynsztoku pozostawała sama treść. Możecie sobie Państwo wyobrazić, co to oznaczało. To dlatego już w XIX wieku zakwitła moda na wilegiatury. Lepiej sytuowani uciekali z miasta, kiedy robiło się ciepło, zamykali całe swoje umeblowanie w składach mebli, żeby im nie ukradli, i siedzieli w różnych miejscowościach podwarszawskich od, dajmy na to, czerwca do października, żeby się nie udusić w mieście. Oczywiście w 1939 roku no nie było to możliwe już w dzielnicach centralnych, ale na peryferiach i owszem, wiele się nie zmieniło. To miejsce zdążyło się trochę zmienić do roku 1939, krótko przed powstał tu Park Sowińskiego. Ale tutaj mamy ruiny cegielni właśnie, bo zostały wyeksploatowane złoża gliny. A więc atrakcją dla miejscowej dzieciarni jest oddział kawalerii, który z jakiegoś powodu na tym łysym pastwisku popasą. Nawet dzieciaki mogły przynajmniej obejrzeć prawdziwe konie kawaleryjskie, a nie perszerony, jakie widywały na co dzień te znękane, grubonogie, krótkonogie koniki ciągnące potworne fury i platformy. Oczywiście założenie parku nie oznaczało, że natychmiast zrobiło się to super zielono, no bo drzewa, jak wiemy, potrzebują sporo czasu na wzrost, więc to klepisko nieprędko przemieniło się rzeczywiście w teren zielony. Nie tylko Wolska tak wyglądała, jeśli chodzi o arterie wylotowe. Mogła z nią śmiało konkurować Górczewska. Była jeszcze bardziej peryferyjna, a co ciekawsze, kiedy przesunęliśmy się Górczewską kawałek na zachód, to na zapleczu tych domów były już normalnie orne pola. Te domy praktycznie miały już często charakter wiejski. W innych miejscach znowu kwitły, a właściwie smrodziły kolejne fabryczki. Nie przypadkiem. Te najbardziej smrodliwe właśnie umieszczano w dzielnicach peryferyjnych. Najgorsze były garbarnie. Ługowanie skór i ich gotowanie to był fetor nie do zniesienia. W związku z czym bardzo prędko garbarnie wyrugowano ze śródmieścia. No ale zafundowano te zapachy właśnie biednym dzielnicom robotniczym. Ten wiejski krajobraz to również to jest ulica Obozowa. Obozowa, kawałeczek dalej mamy nowoczesne osiedle Towarzystwa Osiedli Robotniczych, osiedle Toru, prawda, które tak dumnie pokazywano, ale to jest wysepka. To jest wysepka na długości całej Obozowej, gdzie królują właśnie chałupy i fabryczki, właśnie te najbardziej uciążliwe dla otoczenia. Oto inny fragment ulicy Obozowej, 1938 rok, więc kolejna arteria, która, no cóż, jest nowoczesna, są trawniki zasiane, jest tabliczka Szanuj zieleń, jeżdżą tramwaje, jest elektryczność, no ale cywilizacja kończy się na jezdni. Gdziekolwiek na woli byśmy nie zajrzeli w różne kąty, widzielibyśmy tego rodzaju obrazki. To ulica Hrubieszowska, róg Dworski, dzisiaj Dworska to Kasprzaka. Hrubieszowska jest po prawej, mamy chałupiny, ale cała ulica liczy parę zaledwie posesji, a więc kawałek dalej mamy nowoczesny, wielopiętrowy dom pracowników PKO, a zaraz za nim fabryczka łańcuchów. Tu jest wszystko, taka jest wola, która ma wszelkie możliwe klimaty. I oto znowu spłacheć terenu w okolicach gazowni. Jesteśmy przy Prądzyńskiego, przy kolejowej, po prawej rzeczywiście tereny kolei, po lewej niewidoczne na zdjęciu tereny właśnie gazowni miejskiej, a tutaj no, zabudowa na poły wiejska, gdziekolwiek małomiasteczkowe kamieniczki i tyle. Niektóre zdjęcia publikowano w prasie bez określenia nawet miejsca, gdzie miejsce zostało zrobione. Pisano robotnicza wola po prostu. No i takie oto były do ujęcia. Nie wiadomo, czy lepiej
było mieszkać w takiej kamienicy czy w domu drewnianym, ale autor felietonu, którego fragment Państwu zacytowałem, twierdził, że jednak kamienica była lepsza, bo wprawdzie ludzie nie mieli na opał i woda im zamarzała w kubłach, wprawdzie nie mieli żadnych udogodnień higienicznych, ale przynajmniej nie wiało przez same ściany. A w domu drewnianym wiało. I ja wiem, co mówię, bo przemieszkałem w dziurawym drewnianym domu w Radości przez prawie 7 lat. I przeżyłem tam zimę, gdzie temperatura na zewnątrz, jak spadła do minus 20 stopni, to miałem przygruntowe przymrozki w pokoju. Tak więc jestem w stanie zrozumieć, jak funkcjonował taki zdezelowany, nieremontowany drewniany dom, w którym po prostu wypróchniała cała izolacja. W Radości były to igły zwykłe, sosnowe, wrzucane między deski. Więc jak ta izolacja zetlała, to tworzył się piękny mostek termiczny. Od pewnej temperatury, ta temperatura dosłownie przeskakiwała do środka i ludzie w środku zamarzali, o ile właśnie nie mieli czym palić w piecach, a z reguły nie mieli. I oto podwórze przy Wolskiej 64, ta kamienica z piękną pikielhaubą, tym hełmem narożnym, stoi sobie na rogu Wolskiej i Skierniewickiej, a tuż obok, proszę bardzo, gęsi sobie ganiają po podwórzu, typowy wiejski krajobraz, dosłownie rzut kamieniem od głównej arterii, przy której lokowały się na przykład ówczesne studia filmowe, przy których lokowały się poważne firmy, ale mówię, krok w bok i było tak. Oczywiście na tych podwórzach toczyło się życie, tyle barwne, co nędzne. No, ludzie po prostu pomagali sobie jak mogli. Mężczyźni chodzili do pracy rzadko, za pracą częściej, a za rozbojem i złodziejstwem najczęściej. No, coś trzeba było do tego domu przynieść i do garnka wrzucić. A więc zostawały kobiety, zostawała dzieciarnia, no i oczywiście zaczynała się cała typowa kobieca mordęga, a więc balia z mydlinami, a więc szorowanie, nie wiem, czy dzieciaków najpierw, czy schodów, a może na odwrót, gotowanie czegoś, jakieś kapusty, jakieś lebiody, no co tylko się nadawało do zjedzenia. No i tak w kółko i się tylko liczyło, że ten stary jak wróci, to coś przyniesie. No, nie zawsze przynosił. Znowu musimy odwrócić. Oto scenki z takich mieszkań. Jedna izba, owa wspomniana balia z prawej strony. Widać kompletnie przegniłą podłogę. Za chwilę to łóżko wpadnie gdzieś tam poniżej poziomu posadzki. Łóżko, często były to po prostu barłogi, sienniki albo kupa szmat, bo często ludzie nawet i tego nie mieli. Tak więc te warunki mieszkaniowe były po prostu straszne. Można w tym kontekście zrozumieć, co to znaczyło po II wojnie światowej, bo wiele z tych norm przetrwało. Co to było dla takich ludzi dostać mieszkanko na Marienstadzie, na Muranowie, choćby jeden pokój z ciepłą wodą, z WC? To przecież było dla nich, po prostu to był kosmos. Ach, te Windows. Tak, nauka. Przy jedynym stole, przy lampie naftowej, to nie są zdjęcia z czasów carskich, to są zdjęcia z lat 30. I niestety właśnie takie opowieści snuto w mojej rodzinie. Przy czym akurat w tym przypadku te losy się trochę odmieniły, bo zaczęło się od tej jednej pary butów na rodzinę, ale dziadek jako robotnik wykwalifikowany w końcu kupił dom na Bielanach. Majster mógł się dorobić. Człowiek bez kwalifikacji nie miał szans. Wegetował i często tracił pracę. Najwięcej było tych robotników sezonowych. Oni mieli pracę tylko rzeczywiście w sezonie budowlanym. Trochę przy murarce, trochę przy remontach. No, a potem przychodziła jesień, zima i praktycznie rzecz biorąc ci ludzie byli bez szans. Pozostawała opieka społeczna, pozostawały przytułki. Ludzie często właśnie tak wystawali na ulicach, bo nie mieli co robić. Jesteśmy na rogu Wolskiej i Płockiej. Czekali na lepszy los. Tłum, proszę zwrócić uwagę, tu się nikt nie spieszy. Tutaj właściwie nikt
niczym specjalnym się nie zajmuję. Dla tych, którym się już zupełnie noga powinęła, zostawały domy noclegowe. Tu fragment felietonu, który został zatytułowany Hotel pod Wszą. Dwa domy noclegowe. Jeden to jeszcze właściwie arystokracja. Trzeba mieć 30 groszy, żeby móc się przespać na wyciągniętym na żelaznej ramie rzadkim płótnie albo przykrytej kawałkiem chodnika siatce. Za 30 groszy można spać od 8 wieczór do 6 rano. Przedtem bezpłatna kąpiel. Z gorącej, pełnej pary łaźni przechodzi się ulicę i długim podwórzem do właściwych drzwi. Sala kobiet z dziećmi i wreszcie sala mężczyzn. Długie rzędy prycz. W kącie kilkunastu chłopców 8-10-letnich. Kształcą się tu w zbiorowisku bezdomnych, włóczęgów, w zbiorowisku dorosłych, ponurych mężczyzn, na których twarzach wypisała się ostrym rylcem długa nędza, bezrobocie i niepewność jutra. Chłopcy nie mają koców, śpią bez przykrycia. Szyba w oknie wybita, w nocy wieje, że aż strach. A przecież koce są, mruga porozumiewawczo mały berbeć. Tylko że nowe, dla nas szkoda, wzdycha z rezygnacją. W kuchni można za 5 groszy dostać kubek herbaty, za 5 groszy kromkę chleba. Tylko że te 30 groszy za nocleg, skąd tu jeszcze wziąć na tę herbatę? Posępne czarne twarze, wynędzniałe kobiety, pospiesznie okrywają się kocami. Wokół zabłoconego podwórza niskie budynki. Od rogu pierwszej izby bucha w twarz zaduch i smród. Na 2 kalekich łóżkach w barłogu nieprawdopodobnych łachmanów chorzy. Izba izolacyjna. Z nad czerwonych niegdyś powłoczek poduszki unosi się bezzemna, ziemista twarz starca. Lampa u sufitu rzuca na wszystko niepewne, drżące blaski. Na wyłażącą z boku łóżka słomy, na znaczone silnymi żyłami ręce, na drżącą na wysłej długiej szyi łysą głowę. Kaprawe oczy uśmiechają się dziecięco, bezsilnie, mamlą coś niewyraźnie opuchłe, blade wargi. Drugie drzwi. I znów ten sam nieznośny, wnikliwy smród. Długa izba o niskim suficie. Bielone wapnem ściany. Zamknięte szczelnie jedno jedyne okno. Bo to węgla nie ma, zimno nie da się otwierać. 20 prycz. 70 nocujących. Ustawiają się w kucki pod ścianami, zwiesiwszy na kolana senne głowy. Leżą pod pryczami na przegniłych, zarosłych brudem deskach podłogi. Lokują się po 2, po 3 na chudych, świecących przez liczne dziury startą na sieczkę słomą siennikach. Młode twarze. Nikt nie ma tu chyba więcej niż 30. To wszystko bezrobotnie. Łazienka. Na kamiennej podłodze żałosne widmo wanny, powyginany, zardzewiały, obity, blaszany sprzęt. Kurek przy wannie zepsuty. Nie funkcjonuje od kilku miesięcy. W ścianie 2 tusze, do których ma dochodzić ciepła woda rurami z kuchni. Ale i to popsute. Gdzież się ma umyć tych 200 czy 250 ludzi, którzy tutaj codziennie nocują. Tak to właśnie wyglądało i tych domów noclegowych, proszę Państwa, w Warszawie były dosłownie dziesiątki. W różnych dzielnicach będziemy je jeszcze oglądać. Najsmutniejszymi ofiarami tej całej historii były oczywiście dzieci. I cóż, trudno powiedzieć, że są to dzieci objęte obowiązkiem szkolnym. One również często nie miały gdzie mieszkać, nie były zarejestrowane nigdzie, a więc pod statystyki nie podpadały. Ludzie radzili sobie jak mogli, chodząc po podwórzach, handlując czym się dało, albo grając, pokazując magiczne sztuczki, okrzykując albo jej nie w 3 karty. Grzebiąc w śmietnikach, wygrzebując wszystko, nawet kości. Były wyspecjalizowane kościarki, babiny, które zbierały kości, a te kości nadawały się potem na sprzedaż do fabryk kosmetyków. Potem eleganckie panie z tych wygrzebanych ze śmietników kości mogły używać różnego rodzaju wspaniałych, pachnących kremów. Dla głodnych były oczywiście różnego rodzaju akcje humanitarne, tanie kuchnie. Tutaj przy jakiejś fabryce, przy ulicy Płockiej, taka właśnie tania kuchnia, na której można było liczyć na jakąś tam cienką zupinę. Zupinę na naprawdę niewyszukanych składnikach. Często taka zupa była wydawana na jedyną zarejestrowaną osobę, a żywiła się nią cała rodzina. Po prostu taką zupę zanosiło się do domu, no i cóż, był to jedyny gorący posiłek, a czasami w ogóle jedyny posiłek dla niektórych, jaki byli w stanie zapewnić sobie w
ciągu dnia. Paczki żywnościowe to kolejna sfera działań magistratu, Rady Głównej Opiekuńczej, różnych organizacji charytatywnych. No cóż, oczywiście podstawowe artykuły żywnościowe, ziemniaki, cebula, mąka, no to były rzeczy najczęściej rozdawane. Jeśli chleb, to w niewielkich ilościach. Kobiety pozbawione wszelkiej już nadziei siedzą w kolejce do opieki społecznej, licząc na najmniejsze choćby grosz, albo przynajmniej na posiłek. Kolejny krąg piekła to już tylko beznadziejne żebranie. Sfotografowana grupa żebraczek, ale z bogatszych dzielnic przecież je przepędzano. Pod kościołami, tak jak i po wojnie, miejsca zaklepywała sobie żebracza arystokracja. A ile można było wyżebrać wśród ludzi, którzy sami nie mieli co do ust włożyć. Stara fabryka przy ulicy Okopowej, przerobiona na noclegownię. Warunki w tych noclegowniach były jeszcze bodaj gorsze od tych, o których przeczytałem. Ponieważ fabryki nie były przebudowywane, tylko doraźnie adaptowane jako takie wielkie hale do nocowania dla setek ludzi. I w związku z tym jedynym przejawem intymności bytowania w takich miejscach były szmaty zawieszane po prostu pomiędzy kolejnymi sektorami, na których gnieździły się całe rodziny. Na każdą rodzinę przypadało po kilka metrów kwadratowych i można było najwyżej kawałkiem szmaty osłonić się od innych, jeśli się miało czym. I oto właśnie scenka z domu noclegowego. Ci nadzy młodzieńcy, no są nadzy pewnie dlatego, że ich jedyne ubrania najprawdopodobniej zostały zabrane do odwszenia, do dezynfekcji. W miejskich przybytkach tego rodzaju było to czasami obowiązkowe, no ze względu na to, żeby nie wywołać zarazy. Takie przypadki były dosyć częste. Młodzi chłopcy w pełni sił i bez jakichkolwiek możliwości bytowania. Miasto robiło co mogło, aczkolwiek polityka była dosyć chaotyczna. Głód mieszkaniowy był tak olbrzymi, a co jakiś czas tąpnięcia gospodarcze, różne kryzysy tak głębokie, że praktycznie trudno było zachować ciągłość finansowania na skalę, która by problem rozwiązała. Dopiero pod koniec lat 30. przepisy budowlane i przepisy podatkowe, które bardzo rozkręciły budownictwo mieszkaniowe, w dużym stopniu złagodziły ten głód mieszkaniowy, aczkolwiek go nie zlikwidowały, rzecz jasna. I oto jeden ze środków zaradczych, olbrzymia drewniana kolonia na kole przy Obozowej, przy samym końcu tejże ulicy, to właśnie były baraki dla bezdomnych. No właśnie, jak przed laty wybuchła afera o to, czy w Warszawie był ten konclager Warszał, czy nie, to pani profesor, która bardzo się upierała przy swojej tezie, że był to wielki, zorganizowany obóz koncentracyjny, nieopatrznie pokazała na zdjęciu lotniczym te baraki na kole, a to były te miejskie baraki właśnie dla bezdomnych, które zresztą spłonęły już w sporej części na samym początku wojny i nigdy nic z żadnym obozem koncentracyjnym nie miały wspólnego, aczkolwiek wystarczy spojrzeć i można się pomylić, prawda? To jest ten rodzaj baraków, jaki właśnie i w różnego rodzaju łagrach, szczególnie ruskich, występował z bali drewnianych. Przechodzimy do dzielnicy żydowskiej, a właściwie jednej z dzielnic żydowskich, tej najsławniejszej, czyli Muranowa, ulica Nalewki, po której został Kikut przy Arsenale, czyli ulica bohaterów getta. Niezwykła dzielnica, o której goj miał słabe pojęcie. Dzielnica, do której owszem jeździło się, tak jak wspominała moja babcia, z tej drugiej linii, jak
uznali, że futro u Hersego jest zbyt drogie, to się jechało na nalewki i kupowało takie same, tylko 5 razy taniej. Na nalewki jako ulica oczywiście była tym centrum handlu i to handlu mocno wyspecjalizowanego. Tutaj już nie było tandety, można było kupić i znakomitą biżuterię i futra właśnie i właściwie każdy luksusowy towar, no bo to byli faktyczni producenci, a potem te towary opatrzone odpowiednimi metkami trafiały do Apfelbauma właśnie, czy Hersego na Marszałkowską w odpowiedniej cenie. Ale tutaj było to całe zagłębie produkcyjne. I trudno sobie wyobrazić po prostu, co działo się na zapleczu po prostu takich domów. Bo front kamienicy to była właściwie tak jak okładka książki. Dopiero wejście w ową czeluść uświadamiało człowiekowi coś nieprawdopodobnego. Nie było w Warszawie głębszych podwórzy niż na nalewkach. To były podwórza, które głębokość przekraczała 200 metrów. Wyobraźcie sobie Państwo ćwierćkilometrowe podwórze, które jest zwarcie obudowane oficynami albo po bokach, czyli mamy rodzaj jakby wewnętrznej ulicy, albo poprzedzielane kolejnymi oficynami poprzecznymi na sektory. W jednym takim podwórzu, tylko na parterze, mogło istnieć 100 i więcej sklepów. Tak więc ile ich tam jeszcze było po różnych piętrach, klitkach i zakamarkach, nikt tego nie wie. To było coś w skali, co przekracza wszelkie nasze wyobrażenia. To wejście do jednej z takich kamienic na nalewkach, gdzie zmieściła się tylko część szyldów. One zachwalają nie to, co się mieści od frontu, tylko co można zastać we wnętrzu. Dom numer 15, jeden z najbardziej sławnych właśnie domów ze względu na owe czeluści. Te słynne sklepy na Lewkowskie wyglądały najczęściej tak. Zajmowały klitkę większości, no, wielkości czegoś, co u Państwa pewnie odpowiada metrażowi łazienki, co najwyżej kuchni. Ale towaru nie brakowało, bo ten towar był składowany wszędzie. Na strychach, w piwnicach, w podwórzach, gdzie tylko się dało i też, tak jak na Kercelaku, nie było możliwości, żeby czegoś nie dostać. No ale jak się już weszło w takie podwórze, to właśnie ta piętnastka. Podwórze sięga aż do ulicy Zamenhofa. Przecina cały kwartał. Wszędzie są sklepy. A przecież te sklepy znajdują się nie tylko właśnie w parterach, ale handluje się wszędzie, nawet na podestach klatek schodowych. Pod schodami siedzą szewcy, stukając na maszynach albo klepiąc młotkiem. Krawcy, wszelkiego rodzaju zawody, co tylko da się w mieszkaniach. Mieszkania służą pracy. Tam się owszem przysypia w nocy na chwilę, ale przez cały dzień całe rodziny pracują, łącznie z sublokatorami i kątownikami. A więc jest to jedno wielkie mrowisko, w którym no, dzieją się po prostu dla nas cuda. Mam tutaj fragment o tej właśnie kamienicy. W kamienicy przy ulicy Nalewki 15 był to dom z rodzaju wspomnianych już Babilonów, które mieściły wyjątkowo liczne mieszkania we wszystkich oficynach wokół kilku podwórek. Duża część z kilkuset lokatorów zajmowała się drobnym handlem, rzemiosłem i usługami. Niewielkie możliwości zdobycia większych dochodów i pozycji w tej gęsto zaludnionej kamienicy miasteczku powodowały, że ludzie chwytali się wszelkich sposobów na zdobycie środków do życia. Mieszkali tam rzemieślnicy wynajmujący powierzchnię sklepową w parterach podwórzy lub wystawiający swoje produkty na przykład na stołach pod domem. Jeśli nie mieli możliwości sprzedaży swych wytworów, stawali się chałupnikami, pracującymi mozolnie przez cały dzień, a czasem i w nocy. Jeden z autorów wspominał przykładowo o chałupniczych wytwórcach zabawek. W tym jednym domu istniały warsztaty tokarsko-mechaniczny, stolarski, szklarski, rymarski czy brązowniczo-galwanizacyjny. Oprócz tego było sporo handlarzy sklepowych, podwórkowych i obnośnych. Mieszkały tu też przekupki z ulic i podwórzy Muranowa. Ludzie prowadzący hotel, kantor prasowy i drukarnię. Elitą finansową byli więksi kupcy i hurtownicy, a elitą wykształcenia rabin, pisarz i lekarz. Wszystkich ich łączyły trudne warunki mieszkaniowe. Lokale były małe, za każdej ściany wydobywały się odgłosy produkcji. A za okien zgiełk podwórzowy podwórka były wąskie oraz zapach psujących się ryb i gęsiego smalcu trzymanego na balkonach. Właściciel kamienicy nigdy się tu nie pojawiał.
Lokale przeznaczone na cele produkcyjne znajdowały się w kamienicach tej dzielnicy na wszystkich piętrach, przy każdym z podwórzy. Nie było co do tego zasady. Warunki pracy były złe, ale i tak warsztaty i wytwórnie były wypełnione robotnikami. O jakości tego typu mieszkań fabryk świadczy opis literatury pięknej. Był to typowy dom koszarowy z labiryntem podwórz. Warsztat klekotał przy warsztacie. Wszystkie te klatki, w których mieściły się nieprzyjemne, ciemne warsztaty, były zapchane ciałami ludzkimi, które od rankiem zapalanej lampy do lampy wieczornej pracowały przy maszynach. Byli tam tkacze i pończocznicy, torebkarze i rymarze. W lecie płynęły z otwartych okien smutne piosenki dziewcząt, robotnic, które w długie, letnie, niekończące się zimowe dnie robocze za groszowe wynagrodzenie psuły sobie młode oczy. Kwiaciarki za nędzny zarobek oddawały papierowym kwiatom dziewczęce kolory swoich policzków i świeżość młodocianych bark. W innych klatkach siedziały szczotkarki wdychające w płuca kurz ze Szczeciny. I tak dalej, i tak dalej. Domy i podwórza w dzielnicach żydowskich były brudne, zdecydowanie brudniejsze niż w domach śródmieścia, choć niekoniecznie dużo gorsze niż w okolicach Powiśla i peryferii zachodnich miasta. Fasady domów z biegiem lat popadały w zaniedbanie. I proszę Państwa, właśnie jeszcze z tego samego klimatu fragment relacji Anny Skarbek-Sokołowskiej, która wynajęła z mężem mieszkanie na Walicowie, w kamienicy zamieszkałej wyłącznie przez Żydów. Z okna pokoju jadalnego, z którego był widok na dziedziniec i oficynę, mogłam obserwować życie rodzin żydowskich we dnie i w nocy. Nie było godziny śniadań ani godziny obiadów lub kolacji. W życiu tym nie było mowy o ustalonym planie dnia albo nocy. Żydzi i Żydówki pojadali w różnych porach dnia, każdy z osobna, kładąc rondel albo patelnię lub talerz przy oknie, na kuferku, na stołku, na kolanach. Jadali razem tylko przy ucztach szabasowych. Tak samo nie znali ustalonych godzin spania. Ich noc różniła się od dnia tylko tym, że zapalali jakieś światło. Ponieważ w żadnym oknie nie było story, można było w godzinach nocnych lepiej jeszcze obserwować, co się w pokojach działo. Schodziły się całe procesje Żydów, którzy widocznie przybywali z daleka i byli zmęczeni, bo natychmiast poukładali się, nie zdejmując odzieży, na jakimś wolnym skrawku podłogi, na skrzyni, na stole lub na dwóch krzesłach. Czasem spali, stojąc oparci o ścianę albo trzymając się klamki. Kolejny widok tego podwórza przy nalepkach 15, tylko tym razem z poziomu pięter kamienicy frontowej, a więc można zobaczyć mieszkania mansardowe, te, które należały obok suteren do najgorszych. Sutereny były cieplejsze, zamarzało się na poddaszu, natomiast w suterenie można było liczyć, że nora jest w sąsiedztwie kloaki, która wprawdzie przeciekała przez ścianę, ale dawała odrobinę ciepła. Oto handel na nalewkach 20, rok 1938. Tutaj w dzień można było normalnie przyjść z centrum, z bogatych dzielnic i zachwycać się właśnie tym wschodnim folklorem, tą mnogością towaru, tym mrowiem ludzi, tymi krzykami, wrzaskami, bieganiną. Ten ruch był i ta intensywność życia była zupełnie egzotyczna dla mieszkańców spokojniejszych ulic Śródmieścia, już nie mówiąc o Żoliborzu czy Ochocie. Na innych ulicach było tak samo. Rojno i gwarnie, chociaż coraz bardziej biednie. To ulica Zamenhofa. Tu właśnie wychodziły drugie bramy tych gigantycznych podwórzy na Lewkowskiej. Można było przejść na Dziką, bo tak pierwotnie się ta ulica nazywała, potem Zamenhofa, nie wychodząc z terenu kamienicy. Ulica Miła, też z gęstwiną domów i ludzi. Ulica Miła nie jest wcale miła, ulicą Miłą nie, choć moja miła. Domy surowe, trzypiętrowe, czteropiętrowe. No i tak właśnie to wyglądało. Jesteśmy coraz bliżej siódmego kręgu piekła, ulica Smocza. To już prawie obrzeża dzielnicy na Lewkowskiej. Od frontu wygląda to pozornie nie najgorzej, ale tutaj już nędza powoli zaczyna sięgać dna, szczególnie przy przecznicach tejże ulicy Smoczej, a to kraniec ulicy Niskiej, na pierwszym planie fragment garbarni. O tym zdjęciu pisze w najnowszym numerze Stolicy, który za parę dni się ukaże. Dalej, jak widać, drewniane domy i znowu komin kolejnej garbarni na horyzoncie rynsztoki.
kocie łby i bardzo nieliczne, słabe latarnie gazowe. Ulica Lubeckiego, róg Wołyński. Dzisiaj to Jana Pawła II, róg Lewartowskiego. Jedna z tych koszmarnych ulic, które w pewnym momencie się zaczynały, potem urywały, bo nie udało się miasto wykupić jakiejś posesji, potem znowu gdzieś zaczynały za następną przecznicą, potem zmieniały nazwę na południu na Solną, na północy na Parysowską, ale tam nikt przytomny się już nie zapuszczał w te rewiry, których po prostu mieszkali już właściwie niemal wyłącznie Żydzi, często tacy, którzy w ogóle nie znali słowa po polsku i do końca życia nie opuścili swojego rewiru. Po prostu spędzali tam całe, z reguły niezbyt długie życie. Oto właśnie Wołyńska, czyli Lewartowskiego, ulica, która dochodziła do Zamenhofa przy ówczesnych koszarach Gwardii Koronnej. Dzisiaj jest to teren Muzeum Historii Żydów Polskich. Jesteśmy w tych okolicach, w tej gęstwinie. Ile domów drewnianych, wcale nie na obrzeżach miasta, praktycznie cały ten środek ulicy to drewniane, piętrowe domy właśnie tej najgorszej klasy. Ale bywały gorsze ulice. Ostrowska, Kampinoska, Sochaczewska, Gliniana, obrzeża Przyokopowej, gdzie ludzie już nie mieli czym oddychać, bo tam dymił Pfeiffer, tam dymiła garbarnia Przyokopowej 78 Szwedego, tam już były po prostu rzeczywiście ostatnie kręgi piekieł ulice, niektóre nie posiadały nawet bruku, a domy należały do najgorszych już, jakie można sobie wyobrazić. Oto podwórze przy Ostrowskiej 8, tu już nie ma żadnych sklepów, tu się po prostu wegetuje. Ale w tych podwórzach można było czasami przeżyć niezłe zaskoczenie, bo a to w jednym była stała synagoga, a to w innym stała hala targowa. I oto hala targowa właśnie na podwórzu przy ulicy Franciszkańskiej 19. Ona nie dotrwała do wojny. 2 lata przed wrześniem została wyburzona wraz z całym fragmentem zabudowy, bo tu właśnie przebito ulicę Bonifraterską od placu Krasińskich na Żoliborz. I ta hala znikła. Później w różnych publikacjach to zdjęcie było pokazywane i obdarzane najbardziej nieprawdopodobnymi adresami. Udało mi się jakiś czas temu zidentyfikować, że była to hala targowa na Franciszkańskiej. Tak więc w tych podwórzach kryło się wszystko. Po prostu człowiek, nie chcę powiedzieć człowiek biały, ale goi właśnie, po prostu nie miał bladego pojęcia, co kryją te trzewia miasta. Oto targ na Smoczej 29. Zapuścił się tu w roku 1938 reporter amerykańskiego tygodnika Life. No, ten to miał co oglądać. A to jest zwykłe podwórze kamienicy, tylko znowu przepastne, głębokie na jakieś 150-180 metrów, ale wystarczające, żeby po dwóch stronach zainstalować sklepy na całej długości, a nawet zmieścić stragany, jak będzie to widać na kolejnym zdjęciu. To wszystko jest właśnie takim biedabazarem, który służył właśnie tylko lokalnej ludności. No i jakimś cudem ten reporter Life'a tutaj trafił. No i dzięki temu w ogóle możemy zobaczyć, jak wyglądały takie właśnie żydowskie bazary, do których no, mieszkańcy innych dzielnic nie zaglądali. Ale były jeszcze gorsze. Najgorsza była Wołówka. Wołówka na północ od ulicy Muranowskiej. Tam sprzedawano już wszystko, co tylko się dało sprzedać, najgorszą nędzę. Takie sceny potem, już po 1939 roku, można było oglądać już tylko na terenie getta, jak ludzie wyprzedawali resztkę dobytku, ale na Wołówce takie sceny były normą już przed wojną. Tu znowu posłużę się krótkim cytatem. Stosy klatek zapchanych tyfusową starzyzną, klejoną tandetą i zapełnianą trefną zbieraniną rzeczy skradzionych i przez nikogo nie szukanych, w straganach i pod płotem, zwalone na kupy lub starannie rozstawione na ziemi, w błocie i wizgu okolicznościowej harmonii, kończą swe życie pracowite rzeczy umarłe, a przecież komuś jeszcze potrzebne. Tu zmieniają się w niedbale ważone szmaty, resztki dawnych, jakże cennych i szanowanych ubrań, palt i kołder. Tu gałgany wymienione pracowicie na różny fajans przez 100 podwórkowych krzykaczy wędrowników wyrastają w prawdziwe Himalaje suchnącej potem i wilgocią starzyzny.
Tu z żartem rdzą budziki, połamane talerze od jazzbandowego bębna zdają się zatajonymi w zgięciach błyskami kokietować stos zeschniętych, zmurszałych kapci, które rezygnując z samodzielnej służby na nogach człowieka, ostatnią służbę spełnią jako na miejscu przybijane zelówki, obcasy. Rozparcelują się na misternie klejone łaty i jakąś jeszcze nędzę obuwianą na tydzień, dwa poratują. Tu także można sprzedać wszystko, absolutnie wszystko, złamaną łyżkę i pojedynczą podwiązkę, porcelanową popielniczkę z Bismarckiem i zdekompletowany egzemplarz książki. Tu jedna nędza w chwili nagłego, a niespodziewanego 5-złotowego szczęścia może zaopatrzyć się w 17 razy łatane prześcieradło i znoszone przez 3 pokolenia palto zimowe, z którego tylko w 2 miejscach wyłazi zżółkła wata. Co zresztą wszystko razem wczoraj inna nędza wymieniła na prawo do bochenka chleba, czajnika gorącej wody i o, luksusowe wybryki, prawdziwą szmalcówkę, słoną jak ocean atlantycki, cuchnącą jak cała wołówka. Dotarliśmy do dna. Zajrzyjmy w parę jeszcze dziwnych kątów. To nie Adria, to nie Café Club, tylko jedna z setek knajpek żydowskich. No nie były to najczęściej knajpy, w których sprzedawano alkohol, bo Żydzi Augblock nie pili na co dzień i tym się różnili od Polaków. Tak więc pijano tam najczęściej herbatę. I to była jedna z, tak powiem, z najbardziej typowych chwil wytchnienia w tej dzielnicy murenowskiej, właśnie taka herbaciarnia, w której cokolwiek można było przekąsić, śledzia z kartoflami. Czasami coś innego, koszernego. To jest właśnie lokal koszerny. Scenka z dziećmi na ulicach już poprawiam. No, jest wreszcie coś do zabawy, czyli wózek, który normalnie jest toczony, wypełniony na kilometr w górę jakimś towarem. Rynsztok obowiązkowy. Każde miejsce i każdy kąt i każdy przedmiot to pretekst do zabawy. Takie zdjęcia dzieci robią największe wrażenie, bo to jak stada bezpańskich piesków, no, które po prostu buszują po owych rynsztokach i śmietnikach w poszukiwaniu czegoś. Świętojerska 32. Reporter Life'u zanotował, że w roku 1938, że w ciągu jednego roku, w ciągu 18 miesięcy z okna tej oficyny skoczyło w dół 64 osoby. To miejsce przyciągało samobójców. Podwórze było nieprawdopodobne. Zaczynało się na Świętojerskiej, kończyło się na Wałowej, a więc miało kształt kąta prostego. Było najdłuższym podwórzem w Warszawie. Liczyło prawie 240 metrów długości. Czyli było porównywalne kształtem i długością z całą ulicą Krzywe Koło. I właśnie jedna z oficyn, jak magnes, przyciągała samobójców. To właśnie ten dom, raz jeden uchwycony na zdjęciu znowu przez tego samego amerykańskiego reportera tygodnika Life. Cyrk na Dzikiej. Dzika 62, tuż przy terenach kolejowych, to jest sąsiedztwo już wtedy upiornych bocznic kolejowych, które przetworzą się w coś jeszcze bardziej upiornego za okupacji, czyli w Umschlagplatz. To jest jeden z najgorszych domów noclegowych, cyrk na Dziki, w którym po prostu nocowali ci wszyscy drobni złodziejaszkowie, przestępcy, uciekinierzy, różne indywidua tej dzielnicy północnej, których nie sposób było kontrolować w jakiś sposób. I dojść, kto tutaj jest kim. Ludzie spali pokotem jeden koło drugiego. Dozorca wyrzucał o określonej godzinie rano. Herbata była tylko dla tych, którzy byli w stanie zapłacić. Tutaj warunki były już naprawdę jak w jakimś obozie. To właśnie zdjęcie zrobione w poczekalni, bo to od ciocia zależało, czy ten nocleg się dostało, czy nie. A więc, choć teoretycznie noclegownia była bezpłatna, no to najczęściej trzeba było się wykupić, żeby móc wejść, bo no cóż, jak bramkarz w dyskotece, po prostu był to pan i władca na wyjściu i od niego tylko zależało, czy ktoś będzie miał się gdzie przytulić do kawałka podłogi, czy też nie.
Nowe Miasto. Praktycznie kontynuacja dzielnicy żydowskiej, zamieszkałe głównie przez Żydów. I klimatem tylko tyle różne, że gdzieniegdzie wyrastają katolickie kościoły, gdzieniegdzie zachowała się stara stanisławowska architektura, ale codziennością są jednak żydowskie wielopiętrowe kamienice. Jesteśmy na rogu Freta i rynku Nowego Miasta. Tak, to jest to warszawskie Nowe Miasto, które przecież dzisiaj jest zupełnie innym miastem. Zostało zmakietowane na wzór XVIII-wieczny, choć wtedy też tak nie wyglądało. Natomiast było też gęsto zabudowaną i gęsto zaludnioną dzielnicą. Nie wiadomo, gdzie się kończyło Nowe Miasto, gdzie się zaczynała dzielnica Muranowska. Możemy umownie przyjąć ulicę Bonifraterską jako taką linię demarkacyjną. Tam domy rzeczywiście biły rekordy. Przy Świętojerskiej, przepraszam, 32, czyli w domu samobójców, mieszkało ponad 1500 ludzi w jednej kamienicy. To jest małe miasteczko. Ile tam w ogóle tych ludzi było, trudno sobie wyobrazić. To jest ulica Freta. Nie dochodząc od Starego Miasta do rynku, gdzie właśnie te gigantyczne domy stały obok zupełnie strupieszałych, ledwie już stojących starych kamieniczek. Ulica Mostowa, również wielopiętrowa, zapchana takimi ubogimi, kondygnacyjnymi czynszówkami. Początkowy odcinek Świętojerskiej z kilkoma pięknymi kamienicami jezuickimi, ale w głębi już zaczynają wyrastać nagie mury tych wielkich właśnie czynszówek. Ulica Przyrynek, wychodząca z rynku Nowego Miasta, dzisiaj nic z niej nie zostało poza nazwą. Koźla, ulica Koźla, która dzisiaj jest granicą między odbudowanym Nowym Miastem a tym blokowym, no, była typową żydowską ulicą. W głębi po prawej widać taką długą elewację, to hala świętojerska, hala targowa, która frontem stała właśnie do ulicy Świętojerskiej, a pozostałe budynki to oczywiście te straszliwe kamienice. Boleść przy rogu Brzozowej, a więc po lewej mamy fragment starej prochowni. Dzisiaj nie ma tego fragmentu starówki w ogóle, jest tam skwer, a to też były najbiedniejsze rewiry. Wójtowska, północne rubieże Nowego Miasta. Zakątna, róg Przyrynek, też to tylko dzisiaj nazwy. Tej części Nowego Miasta nawet nie próbowano odbudować. Jesteśmy tuż pod gmachem wytwórni papierów wartościowych. Jest po drugiej stronie. Tu również domy waliły się. Dom, który dzisiaj znamy jako miejsce urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie i jej muzeum, był okrutną czteropiętrową kamienicą, też z setkami lokatorów, tak tandetnie nadbudowaną, że w 1935 roku cała oficyna runęła, grzebiąc wielu ludzi. Starówka, ulica Nowomiejska, jedna z ładniejszych dzisiaj ulic Starego Miasta. Tu domy szare, w dużej części też przez Żydów zamieszkane, sklepiki biedne, podwórka gęsto zabudowane. Po wojnie, gdy odbudowano starówkę, rekonstruowano to, co z frontu, a burzono to, co wewnątrz. Bo praktycznie większość oficyn, podwórzy na Starym Mieście ocalała. Dzisiaj mamy przestronne podwórza. Kiedyś to były nieprawdopodobnie ciemne i ciasne klitki. Najmniejsze podwórza, jakie były w ogóle w Warszawie. Gdy patrzy się na zdjęcia z lotu ptaka, to trudno stwierdzić, że tam jest w ogóle jakieś podwórze. To widoki właśnie też nowomiejskie. Proszę zobaczyć tę gęstwinę. Na pierwszym planie mamy kamienicę, która stała wprost na mostu Barbakanu. Barbakanu nie ma na tym zdjęciu. On został odsłonięty, właściwie jego fundamenty, tuż przed wojną. A tutaj mamy po prostu gęstwinę oficyn, z których nie ma ani jednej dzisiaj. To wszystko zostało wymiecione. Tutaj mamy dzisiaj pięknie posprzątane mury obronne. Takiej starówki nie znamy, tej biednej, ciemnej. Gdy ktoś chciał zobaczyć piękne Stare Miasto, no to udawał się Świętojańską na rynek, który został odrestaurowany w latach 1927-28, ale głębiej się raczej nie zapuszczał, bo tak to właśnie wyglądało. O, to jest podwórko na krzywym kole przy samym załomie.
tej ulicy, no tak wyglądały właśnie te wnętrza. Każde takie podwóreczko było zabudowane tak dalece, jak się tylko dało. Niektóre podwórza miały po kilka zaledwie metrów kwadratowych, żeby można było się obrócić. I tyle. Oto właśnie proces wyburzania tej gęstwiny. I tu nam się ukazują mury obronne. Te mury obronne warszawiacy ujrzeli w 1937 roku w jednym z najbardziej zaniedbanych miejsc. Po lewej stronie stoją domy przy podwalu. Dzisiaj też ich nie ma. Dzisiaj mamy otwarty widok ze Starówki na podwale. A tutaj to przebicie profesor Zachwatowicz robi na Międzymurzu. To jest miejsce pomiędzy murami wewnętrznymi i zewnętrznymi. To był w 1939 roku, to był kanał przebity pomiędzy domami. Zaułki Starego Miasta, wąski Dunaj. Rycerska, niesamowita ulica, bardzo chętnie fotografowana, rysowana i malowana, ale ulica, która była oczywiście ulicą straszliwie biedną. Gdyby nie maniakalna chęć odsłonięcia i rekonstrukcji całych murów obronnych, gdyby ta ulica została odbudowana, no to byśmy mieli coś na miarę z Zlatej Uliczki z Pragi. No, było to bardzo urokliwe, no ale oczywiście co innego sobie pochodzić, a co innego pomieszkać na takiej ulicy. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj środkiem jest urządzony rynsztok. Zmieścił się tylko po środku. Po prostu. No i proszę zapomnieć, że jakaś kanalizacja w tych domach była. Ale Rycerska nie była najwęższą i najbardziej zapuszczoną ulicą. Była jeszcze ulica Ślepa. Ulica Ślepa zaczynała się przy Placu Zamkowym i dzisiaj całego tego bloku zabudowy nie ma. Ona zaczynała się dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi kiosk pomiędzy wewnętrznym murem obronnym a kamienicami od strony ulicy Piwnej. Tam był wlot do ulicy Ślepej, przez bramkę między dwoma kamienicami. Ta było mniej więcej 2 metry szerokości i cała ulica tyle miała mniej więcej. I rzeczywiście kończyła się Ślepo. I istnieje zdjęcie, na którym widać delegację z prezydentem Starzyńskim na czele, który wręcz nie może uwierzyć własnym oczom, że w centralnej dzielnicy miasta istnieje coś takiego jak ulica Ślepa. Zastanawiali się nad tym, co z nią zrobić, no ale Hitler rozwiązał to bardziej radykalnie. Nie ma śladu po ulicy Ślepej, a to jest właśnie prawdziwy klimat przedwojennego Starego Miasta. Szeroki Dunaj, znowu jesteśmy daleko w Oriencie. Wielkie targowisko wypełniające cały ten placek, no głównie artykuły spożywcze, po tym jak zlikwidowano targ na rynku Starego Miasta, no to już było przed I wojną światową i tutaj cały ten staromiejski handel przeniósł się właśnie, był na Szeroki Dunaj. Tutaj ta brama w głębi na ostatnim planie, no to jest coś, co jest i dzisiaj tędy wychodzimy sobie na podwale przez kładkę, przez mury obronne. I oto scenka właśnie z owego targowiska. Jak się patrzy na te stroje, to się wydaje, że to jakieś głębokie carskie czasy, ale spójrzcie Państwo, że to jednak jest XX wiek. Tutaj szyldy najlepiej mówią same za siebie. To są typowe, te piękne nasze dzisiaj bramy, portale staromiejskie. Tu na ulicy Piwnej dzisiaj sobie wchodzimy do eleganckich sklepów, tu bursztyny, tam inne pamiątki, a to były właśnie takie oto interesy, geszefty, skład węgla, herbaciarnia, szewc, etc., etc. A więc straszna bieda. No i typowi mieszkańcy Starego Miasta, ulica Zapiecek. Oczywiście chrześcijańskiej ludności było tam sporo, ale trudno mi nawet powiedzieć, czy to było pół na pół z Żydami, czy trochę więcej Żydów. No w każdym razie też orientalnie było niezwykle. To nie obejmowało rynku. Rynek z pięknie wymalowanymi fasadami, z super ekskluzywną winiarnią fukierowską, no to były rzeczy niedostępne dla biedaków. No ale ile jest z rynku do Zapiecka? Wystarczy skręcić za róg przecież. Po Wiśle. Oto podnóże kościoła Najświętszej Marii Panny po wstępnym oczyszczeniu. Tu wszędzie stały rudery, drewniane domy, często były w pierwszym wcieleniu ładne dworki XVIII-wieczne, no ale doprowadzone do stanu kompletnej degradacji. Tutaj scena, wywózki,
pozostałości tej zabudowy, której jeszcze resztki tutaj u podstawy wzgórza Skarpy Wiślanej jeszcze drzemią. Ulica Rybaki dzisiaj jest alejką parkową. Była krętą i też zakazaną uliczką, gdzie było wszystko. Zajazd, łaźnie, dom publiczny, szkoła miejska, kamienice. No praktycznie na Rybakach było wszystko. Widzimy w głębi zabudowę, która należy do Nowego Miasta, ale pod Skarpą stoją drewniane domy ciągnące się wzdłuż Rybaków, przeplatane też kamienicami, czasami wielopiętrowymi. No ale jak się spojrzało od ulicy Mostowej, to widok nie był specjalnie zachęcający. Całe to podnóże, które mamy tak dzisiaj pięknie wysprzątane, park fontan i tak dalej, no to był totalny chaos. Oto budowa Wybrzeża Gdańskiego. Piękna promenada. Za chwilę staną piękne, nowoczesne latarnie. Kolumna samochodów rządowych przyjeżdża oglądać postępy w pracach. Za chwilę zostaną ułożone płyty chodnikowe. Ale podobnie jak wcześniej już Państwu pokazywałem, to wszystko ogranicza się do jezdni i chodnika. Zabudowa pozostanie nietknięta do II wojny światowej. Nawet w takich miejscach jeszcze istniały potworne garbarnie, tak jak ta garbarnia Quebracho, która stała na rogu Boleść i Wybrzeża Gdańskiego. Widzimy w głębi kopułę Sakramentek, trochę nowocześniejszej zabudowy. Tam w głębi właśnie dobiega końca budowa domu Polonii, który w stanie surowym przetrwał, nieukończony przetrwał wojnę. No i miałem kolegę, który po wojnie wiele lat mieszkał w tym nieukończonym domu Polonii, bo to też był taki slums przez wiele lat po wojnie. Tu już mamy, proszę, asfalt najnowszego typu latarnie z wibrobetonowymi słupami, a tuż obok gazówki, domki i garbarnia. Ulica Bugaj, całkowicie wykreowana po II wojnie światowej na nowo, tam żaden budynek nie przypomina przedwojennego, też była takim dziwnym zaułkiem zamieszkałym przez biedotę z takimi rozsypującymi się kamieniczkami, które notorycznie były podmywane przez wodę, a więc tam wilgoć, grzyb, pleśń, to byli codzienni znajomi. Mariastadt, też zupełnie inny niż go znamy dzisiaj, napakowany architekturą z różnych epok, trochę starych kamieniczek, częściowo zrekonstruowane, częściowo uratowane zostały te nieliczne domy tutaj przy ulicy Mariastadt, te kilka budynków. Natomiast środek to znowu targowisko i naokoło czynszówki, dużo fabryczek, dużo różnego rodzaju zakładów, domów składowych, łaźni publicznych, no tego typu rzeczy. Ludność również mieszana, życie gęste, folklor, gwara. Każda z tych dzielnic przecież miała tą swoją gwarę. Skala zabudowy zupełnie inna. Ten budynek przetrwał wojnę i został obniżony i istnieje do dzisiaj jako dwupiętrowa kamieniczka u stóp kościoła świętej Anny. Poznać można to tylko po istniejących do dziś suterenach. Te sutereny, i to jest jedyny budynek na Mariensztacie, który ma sutereny i mogą je Państwo do dzisiaj zobaczyć. A tutaj mamy całą maszynę do mieszkania. Sutereny, lepsze mieszkania, parter pierwsze, piętro, średnie wyżej, no i mansarda. Więc praktycznie wszystkie standardy. Tu się oficyny nie zmieściły, bo działki są tak małe, że dom był przyklejony do kolejnych takich. Źródłowa, praktycznie nie istnieje ta ulica. Też zakamarki, wilgoć, woda, może nie, bo chyba, że deszczówka spływająca z krakowskiego przedmieścia, to na pewno. No i też takie zapleśniałe domy, nigdy nie remontowane. Pod samym kościołem świętej Anny, dwa kroki dalej, mamy piękne krakowskie przedmieście. Zobaczcie Państwo, co jest przylepione do dzwonnicy. Kamienica, która straszyła przez całe dwudziestolecie międzywojenne przy samym krakowskim, u jej stóp jakaś lepianka, a to Bóg raczej wiedzieć. Z kolegami żeśmy się zastanawiali, co to mogło być. Pierwotnie wygląda jak jakaś baszta, ale też przerobiona na mieszkanie. Przebite jakieś okno. No i taka gęstwina. Bednarska, róg Furmański. Cały ten dół nie został odbudowany. Zrekonstruowana została ta kamieniczka na rogu Sowie. Tutaj po tej stronie, tutaj nie mamy tej zabudowy przedwojennej. I tutaj już niestety docierała Wisła
Te tereny były dość często zalewane i oczywiście odbijało się to na warunkach życia. Te rodery przy tak zwanej kasztelance, dawnym zajeździe i łaźni, przy samym wiślanym końcu Bednarskiej zostały zburzone tuż przed wojną. Pozostał po nich już tylko pusty plac, nie zdążono w tym miejscu nic budować, ale to są warunki życia jeszcze właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. I tak to wyglądało mniej więcej do 1935-36 roku. Ulica Dobra miała swoje dobre odcinki, szczególnie na najnowszym odcinku w pobliżu Czerwonego Krzyża, ale na starym, no to jak widać. Ulica Gęsta dzisiaj istnieje na odcinku między Browarną a Dobrą, natomiast to jest jej nieistniejący dziś odcinek, który kończył się u stóp zabudowań przy Uniwersytecie na Krakowskim Przedmieściu i przy Wizytkach. Spinała się pod górę ta ulica, tam dzisiaj jest tylko ścieżka w parku. I proszę Państwa, na zapleczu tych dziwnych domków były garbarnie białoskórnicze. Garbarnie białoskórnicze, czyli takie, które wyprawiano skórę na rękawiczki. To jedną z najdelikatniejszych. No ale zapachy tu też nie były delikatne i widać jeden z kominów fabrycznych wystających z zaplecza. I to jest zdjęcie z lat 35-36. W szczątkach tej zabudowy ludzie mieszkali do lat 60. Później dopiero urządzono zieleniec, także tutaj mieszkali troglodyci zupełnie przez kilkanaście powojennych lat w szczątkach tej zabudowy i tych właśnie garbarni. Ulica Tamka, tutaj spanoramowana dla pokazania zróżnicowania zabudowy. Dzisiaj istnieje sobie tylko ten jeden budynek, niegdyś z szarej cegły, to jest przy rogu Topiel, dzisiaj całkowicie obłożony styropianem. No, cała reszta to już jest legenda. Druga strona, jak widać, też uboga, ale bardzo zróżnicowana zabudowa od parterowych domków do wielopiętrowych kamienic. To też po tym śladu nie ma. Takie obrazki można było zobaczyć przy moście Poniatowskiego, przy wiadukcie. Budynek przy Alei 3 Maja stoi do dzisiaj. No, ale przy stolcu stał sobie taki oto dworek, nazwijmy to. Można tylko zapytywać, ile osób się w nim mieściło. Solec. Dzisiaj te tereny, to przeważnie tereny parkowe. Park Rydza Śmigłego, dawny Centralny Park Kultury. No, ale kiedyś tereny przemysłowe, spichrze, magazyny i właśnie ubogie kamienice robotnicze. To właśnie stare XVIII-wieczne spichrze przerobione na mieszkania. Ten teren też był notorycznie zalewany, więc najbezpieczniej było mieszkać na poddaszu, a przynajmniej na piętrze. Widać, jak przegniłe są te ściany, mimo że bardzo grube, ale odłazi z nich po prostu ten tęk płatami. Czerniakowska. Też mnóstwo fabryk, składów materiałów budowlanych, drewno, cegła. Bóg raczej wiedzieć, jakieś belki metalowe, ale przede wszystkim przemysł i właśnie domy zamieszkane przez specyficzny ludek. Ludek, który uczęszczał do tego typu restauracji. Restauracja drugiej kategorii, to i tak nieźle, to była wtedy najgorsza. Pamiętam, w PRL-u trafiłem raz do, nie w Warszawie, do baru kategorii 5. Ale to opowieść na inny raz. Wejdźmy do środka i zapoznajmy się z fizjonomiami ówczesnych przedstawicieli klasy robotniczej na Czerniakowie. No tutaj nóż pod żebro był prawie murowany, jak się ktoś stamtąd nie wywodził i nie potrafił zagadać właściwą gwarą, to miał przerąbane. No ale i proszę nie mówić, że to krypta reklama piwa Tyskiego. Scenka typowa. I to właśnie, żeby nie być gołosłownym, obszary, które ciągle były pod wodą. Właściwie każde puszczenie lodów na Wiśle kończyło się z zalaniem tego wszystkiego.
No, kamienice nie spływały z Wisłą, wcześniej drewniane domy, owszem, zdarzały się widoki, że płynął cały dom drewniany z nurtem, płynęła krowa uwiązana na sznurku. No, po prostu tragedie ludzkie były nie do opisania. Tutaj mamy nowoczesną infrastrukturę, proszę widać słupy linii tramwajowej środkiem, ale to wszystko pod wodą. No. Kawałek dalej to już były tylko chałupy, no i tutaj to już nie było praktycznie co ratować po takim zalewie. A tu są zdjęcia z różnych lat, te są z 25, ale są i późniejsze. Bardzo symptomatyczne. Paskudna koszarowa oficyna, która została przerobiona na schronisko dla bezdomnych dzieci, no i została zalana i pękła. No, nadawała się już tylko do rozbiórki. Oto właśnie dzieci Czerniakowa i ich ulubione zabawy, zresztą oczywiście nie tylko na Czerniakowie. No, dobra, proszę bez takich. Zaraz się za nim przeprosił, tylko muszę znaleźć właściwe zdjęcie. Dobra, przechodzimy to. No i to zdjęcie jest zrobione 10 lat później, nic się nie zmieniło. 35 rok, no i dorożka sobie jedzie po rzece, można powiedzieć. Znowu zalana Czerniakowska. Mokotów. Tak wyglądał tuż po I wojnie światowej widoku z jednej z gigantycznych kamienic placu Unii Lubelskiej. Mamy po lewej Chocimską, po prawej Puławską, widać pawilony Rogatki. Ta drewniana zabudowa tu to kolejka Wilanowska, on stoi pociąg, a tutaj jest stacja kolejki Grójeckiej, a więc są to miejsca, po których jeżdżą kolejki wąskotorowe i jeździły jeszcze długo. Pierwsza z nich została skrócona, wyrzucona jakby poza centralne dzielnice w 1935 roku, znaczy nie, przepraszam, druga, czyli ta Grójecka. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto dopiero usuwać tory z dzielnic centralnych. Tutaj mamy ich mnóstwo, łatwo rozpoznać. To są tory tramwajowe, te szerokie, a to są kolejowe. I to jest przejazd przez bramkę, który umożliwiał dojazd do dworca Wiedeńskiego, gdzie były magazyny i gdzie była wagonownia i parowozownia. Także one tutaj mogły tylko dowieźć pasażerów, ale na nocleg jeździły sobie jeszcze przez Ochotę, jeździły sobie do Alei Jerozolimskiej. Zabudowa jak gdyby zróżnicowana i rudery, i pierwsze jakieś takie bardziej duże kamienice. No tak się kształtował Mokotów. Mokotów, szczególnie właśnie Puławska i jej przecznice, zmieniły się nie do poznania w latach 30. Powstały dziesiątki dosłownie nowoczesnych, często bardzo luksusowych kamienic, ale to nie znaczy, że między tymi kamienicami nie ocalała stara osada Mokotów, bo właśnie ocalała. To jest kamienica przebudowana z XIX-wiecznej karczmy. Stoi sobie amozom, w żadnej linii, skośnie. Dzisiaj mamy tam w tym miejscu ulicę Goworka, czyli zjazd na dół, a po prawej zaczynała się zajezdnia tramwajowa, która istniała do lat 60., właśnie aż do przebicia ulicy Goworka. Także taka też tutaj plątanina była niezła. Widok na głębszą Puławską między Belgijską a Wiktorską. To jest koniec I wojny światowej. Nieliczne, duże domy, dużo małych, słabo zabudowanych posesji, ale pokazuję to zdjęcie po to, żeby Państwo zobaczyli, że potem przeniesiemy się w czasie do roku 1937 i ta ewolucja będzie różna. Tutaj mamy parterowe kamieniczki i przy przecznicach całkiem budynki okazałe, ale kawałek dalej, proszę bardzo. Jesteśmy na Puławskiej w roku 1937. Jeszcze niektóre z tych posesji zdążono zabudować do wojny kamienicami, ale jednak, no cóż, całe długie odcinki Puławskiej wyglądały tak. Przy tej samej Puławskiej w tym samym czasie wyrosła już superluksusowa kamienica Wedla. Tuż obok superluksusowe kamienice Towarzystwa Akcyjnego Granat i tak dalej, i tak dalej. Najwyższe standardy warszawskie. I jednocześnie przy tej samej ulicy, numer przy numerze, zupełna wioska, zupełne przedmieście, które po prostu dla nas dzisiaj jest trudne do pojęcia. Doskonale znamy okolice Pałacu Kościuszki, ale proszę zobaczyć, jak wygląda przedpole wejścia do tego pałacyku. No, ledwie wystaje z niego gołębnik.
No i tyle. To jest też 1937 rok. No, typowy krajobraz tej głębszej Puławskiej, gdzie właśnie te klimaty bardzo się przewijały. Narbuta w 1938 roku też w głębi, po lewej, widać nowoczesną i luksusową kamienicę, a tu jakąś fabryczkę, jakieś oficyny, jakieś sklepy. Ta przeplatanka wiktorska Róg Puławskiej no, była widoczna na każdym kroku i była bardzo typowa dla całego Mokotowa. Kolejka właśnie wąskotorowa na Puławskiej jako taki świadek innej epoki. Podobnie na Ochocie. Oto odcinek Grójeckiej w pobliżu placu Zawiszy. Akurat ten odcinek został totalnie wygolony przez wojnę i dla nas przedwojenna Grójecka zaczyna się dzisiaj dopiero w okolicach placu Narutowicza. A ona się ciągnęła do placu Zawiszy. Tam została najwcześniej zabudowana i właśnie tak zabudowana, jak Państwo widzicie. Też od drewnianych domów do ubożuchnych, kilkupiętrowych kamienic. 39 rok, Grójecka 56, czyli jesteśmy w okolicach Kopińskich. No i tak jeszcze na parę lat przed wojną wyglądał wylot na południe, czyli w kierunku szosy krakowskiej, ulicy Opaczyskiej, no też mało wielkomiejsko, choć proszę bardzo, tramwaj oczywiście w tym błocie jeździł. Barska, Krzykaliski, obok stoi pięciopiętrowa kamienica tam w głębi, też Barska. Kopińska właśnie, niegdyś wąziutka, też z kocimi łbami i rynsztokiem, też jeszcze dom drewniany na Kopińskiej. Jak Państwo widzą, podobieństwa są olbrzymie w tych dzielnicach. Praktycznie ta peryferyjna zabudowa wszędzie była nieomalże jednaka. To też krajobrazy z Ochoty, gdzie wiejska chałupa sąsiaduje z fabryczką, fabryczka z oficyną, tam dalej na pewno stoją kamienice, a może już niedowoczesne osiedla spółdzielcze. I na koniec jeszcze kilka migawek z kolejnego dna piekła. Żoliborz barakowy. Żoliborz, który kojarzy się z komfortem mieszkaniowym, z nowoczesnością. Tymczasem na Żoliborzu właśnie było jedno z tych najgorszych siedlisk ludzkich, a więc Żoliborz barakowy w sąsiedztwie torów Dworca Gdańskiego, gdzie po prostu miasto umieszczało bezdomnych w porosyjskich barakach, a te baraki okazały się potem być niedostępne dla wszystkich chętnych. I ci, którzy nie byli w stanie zapłacić tych 14 złotych miesięcznie za nieogrzewany i pozbawiony wody pokoik w takim baraku, lądował w namiocie. I no to już potem, już dalej, to już praktycznie, cóż. Wkraczamy do pierwszego z brzegu baraku. Z korytarza wchodzi się do klateczki 3x4 metry. Pomimo słońca na dworze jest na pół ciemno. Kilka osób z trudem mieści się w baraku, który prawie całkowicie wypełniają trzy łóżka i maleńki żelazny piecyk. Ściany z cieniutkich desek pozwalają nam usłyszeć każde słowo rozmowy prowadzonej w sąsiednim mieszkaniu. Ile osób tu mieszka? Pytamy. 8. Rozglądam się z niedowierzaniem. Gospodyni pokoju zrozumiała moje spojrzenie i tłumaczy. Tam jedni, we dwoje na łóżku, my od tu, na drugim, ojciec męża sam na trzecim, a dzieci na podłodze. Na sienniku? I taki tam siennik, kupa gałganów i pluskwy. Z sieni duże drzwi do pokoju. Od razu przy wejściu tamuje oddech nieprawdopodobny zaduch. Niewielki pokój podzielony jest płachtami, chustkami, papierami na 8 części. Jedna z kobiet objaśnia. Tu śpi czworo, tu troje, tu dwoje i czworo dzieciaków, tu jeszcze pięcioro. W jednej z przegród nieco większej dwie rodziny, razem 9 osób. Łącznie tedy w pokoju przeciętnej wielkości 33 osoby. No właśnie, to tyle jeśli chodzi o Żoliborz. To jest właśnie ten gorszy standard, czyli obok baraków są namioty. I jeszcze. No i życie codzienne właśnie na Żoliborzu. To jest rok 1938. Chyba jeszcze gorzej było na Powązkach. Powązki były drewnianym miasteczkiem,
również z garbarniami, różnymi zakładami przemysłowymi, prawie zamieszkała właśnie tylko przez dwie kategorie ludzi. Etnicznie w większości Żydów, z zawodu w większości złodziei, prostytutki i tak dalej. Bo podobnie jak Marymont, za czasów carskich było to miejsce zsyłki niewygodnego elementu. A więc tam żaden policjant się nie zapuścił, a ludzie marli jak muchy. Proszę Państwa, każdy wie, że przed wojną były wielkie problemy z chorobami zakaźnymi, przede wszystkim z gruźlicą. Gruźlica szalała wszędzie tam, gdzie był głód, gdzie była bieda. Ale w północnej Warszawie największe żniwo śmierci, proszę Państwa, uwaga, zbierała malaria. Malaria kosiła ludzi setkami, ponieważ zabijała ludzi rudawka. Rzeczka, która płynęła sobie przez Powązki, przez Słodowiec, przez Marymont, do Stawów Marymontskich i dalej do Lasu Bielańskiego i była jednym wielkim otwartym ściekiem. Ścieki były wszędzie, tak wyglądały właśnie Powązki. Nie ma prawie zdjęć z tej dzielnicy, tam się nikt też przytomny nie zapuszczał. Natomiast poza tymi rynsztokami ulicznymi właśnie najgorsze były rozlewiska i stawy, które jeszcze za moment Państwo zobaczą. No cóż, przeciętny warszawiak z dzielnic centralnych odwiedzał Powązki tylko raz ostatni. Wieziony wygodnie karawanem. I tylko w ten sposób myśmy Powązki znali, tak jak inni warszawiacy, tylko w ten sposób znali Brudno. Natomiast nikt nie znał takich Powązek, które się paliły i waliły. Tutaj garbarnia po pożarze na Elbląskiej w 1937 roku, bo takie zakłady często padały. Na Powązkach były w starych koszarach i składach zboża rosyjskich były schroniska. Najpierw tam białogwardyjców trzymali, którzy uciekli przed rewolucją. Potem repatriantów ze wschodu, a potem najgorszą biedotę, już takich ludzi, którzy nie mieli gdzie się podzieć. I to miejsce zasłynęło też jako drzwi do raju albo do piekła. Stąd wyjeżdżali warszawiacy na emigrację za ocean. Tutaj grupa ludzi przygotowujących się do wyjazdu do Brazylii. I w tych właśnie miejscach ludzie koczowali, czekali na decyzję, na zezwolenie wyjazdu. Oczywiście musieli zapłacić za bilet. To były potworne wyrzeczenia, sprzedanie całego dobytku, żeby zgromadzić te kilkaset złotych na najgorsze miejsce, na najniższym pokładzie starego frachtowca, który wiózł do Lewantu albo do Brazylii właśnie. Oto scenki z tego hotelu emigracyjnego. Tak to wyglądało. To są właśnie Powązki, a to jest rudawka. Rudawka, którą Starzyńskiemu udało się skanalizować tuż przed wojną. Raz płynęła sobie otwarta, raz w kanale rzeczywiście. Natomiast tak wyglądała do drugiej połowy lat 30. i to było to właśnie rozsiewisko malarii. I zwróćcie Państwo uwagę na rodzaj zabudowy, tam ludzie mieszkali. Przy tym wielkim ścieku, po prostu na terenach od tak zwanego Burakowa, dzisiaj to jest teren trasy Armii Krajowej w okolicach ulicy Włościańskiej, po Piaski i Powązki, tak się właśnie mieszkało. To były bardzo duże obszary takiej zabudowy kleconej z byle czego, nie trzymającej się żadnych praw budowlanych, żadnych przepisów, niczego. Nawet tam, gdzie były zakątki pięknej starej architektury, jak na przykład Villa Grossego na Marymoncie, to w takim obiekcie adres Marii Kazimiery 1 na samej dole pod Skarpą. Cały ten piękny pałacyk XIX-wieczny był zamieszkiwany przez tabor cygański. A Marymont wyglądał tak głównie. Tam, gdzie był gęściej zabudowany, to główna ulica, główna arteria, ulica Marii Kazimiery. Tramwaj skręcał z Nowego Żoliborza, wjeżdżał nagle w taką czeluść. I dojeżdżał tą czeluścią do tych zabagnionych, malarycznych stawów marymontskich, przy których przy ulicy Rudzkiej była pętla tramwajowa i tak się właśnie podróżowało na Marymont. Nie mam już czasu dalej Państwu cytować, ale jest piękny fragment z kroniki policyjnej, jak to pewien obywatel wysiadł się na Marymoncie, od razu musiał ostrzelać się z pistoletu, czym przywołał policję, bo tylko w ten sposób o zmroku na Marymont można było powrócić żywym.
I tak to wyglądało właśnie, proszę Państwa, tak środkiem tramwaj, a tutaj po prostu terra incognita zupełnie. O, tutaj, proszę Państwa, nawet jest coś, co było kiedyś cerkwią drewnianą, klasztorkiem prawosławnym przy ulicy Tylżyckiej. Potem zostało zajęte przez siostrzyczki katolickie. Tutaj też teren zalewiskowy. Takie zdjęcia robiono, w ogóle fotografowano takie miejsca głównie wtedy, kiedy była jakaś tragedia, pożar czy powódź. Bo tylko wtedy to wzbudzało zainteresowanie, tak? Nikt się tym nie interesował. No i znowu dzieci i takie same zabawy taplające się w tych malarycznych trzęsawiskach razem z kaczkami i gęśmi. To samo było po drugiej stronie. Już nie mam czasu Państwu tego pokazywać. Powódź na Pelcowiźnie. I znowu mamy okazję zobaczyć całkowicie drewnianą zabudowę. Na dole, w prawym dolnym rogu, mamy synagogę drewnianą. No i cały teren totalnie spłukany przez wodę. Oto właśnie ta synagoga na Pelcowiźnie. Dzisiaj w ogóle ten teren nie istnieje. To były po wojnie tereny przemysłowe. Dzisiaj w pobliżu między Wisłą, trasą kolejową i trasą Armii Krajowej, mostem toruńskim. Osada częściowo kolejowa, częściowo żydowska, drewniana, właśnie też spłukiwana przez Wisłę. To samo było na Brudnie, to samo było na Targówku, tutaj zdjęcie z ulicy Nadwiślańskiej, na Brudnie z 1939 roku. Wszystko drewniane domy, aczkolwiek drewniany dom tam nie oznaczał, że było tam źle. Stamtąd się wywodzi na przykład rodzina Kobuszewskich, którego ojciec Jana Kobuszewskiego był kolejarzem. Dostał właśnie mieszkanie w takim drewnianym domu. Więc były tam społeczności zupełnie ucywilizowane i mieszkające w domkach z ogródkami, ale obok pelcowizna no straszliwa, więc domy miały bardzo, bardzo różny standard. Z czasem zapadały się w ziemię, tak jak tutaj to widać. Sensacja na zdjęciu na świętego Wincentego. Wjeżdża pierwszy tramwaj, rok 1933. No i dojeżdża aż na cmentarz gruzieński. Powiew cywilizacji. No i na koniec dwa jeszcze kręgi piekła, które muszą Państwo zobaczyć, a więc Annopol. Do Annopola zsyłano już tych, którzy nie byli w stanie się utrzymać w trochę lepszych noclegowniach i przytułkach. Annopol był straszny. W Annopolu dostawało się za pomogę na przykład 10 zł i miało się obowiązek za te 10 zł rozkręcić jakiś własny interes. I presją było to, że jeżeli się nie udało, a z reguły się nie udawało, to do takiego pomieszczenia pojedynczego dokwaterowano kolejną rodzinę. I nazywało się to zagrażanie rodziną. W ten sposób dogęszczano i ci ludzie po prostu żyli w coraz gorszych i gorszych warunkach. Annopol, który miał być taką cywilizowaną inwestycją miejską, stał się właśnie dnem piekła i oazą potwornej przestępczości. No, tak się mieszkało w Annopolu. Tutaj mamy oczywiście tylko jakieś dwoje dziatek, ale możemy sobie wyobrazić, ile tam ludzi mieszka po prostu w tym jednym pomieszczeniu. Ci, którzy nie dostawali żadnych zapomóg, mogli raz dziennie liczyć na garnuszek cienkiej zupy i też było tak, że z reguły jeden garnuszek na całą rodzinę właśnie. Jeszcze jedna próba magistratu zapanowania nad przestępczością wśród młodzieży, czyli ten dom pracy dla najbiedniejszy, że proszę zwrócić uwagę, dom pracy, już nawet nie chodzi o szkołę. Chodzi o to, żeby tym młodocianym, z reguły przestępcom, dać jakiekolwiek zatrudnienie, żeby wyciągnąć ich z tego piekła. To samo było na Podskarbińskiej, gdzie miasto budowało tak zwane hotele dla bezdomnych. Dzisiaj część z tych budynków istnieje, one tak pięknie wyglądają dzisiaj z zewnątrz i tam normalnie ludzie mieszkają, jak w blokach czy w kamienicach. Ale to były gmachy, które budowano nieco zbyt rozrzutnie z zewnątrz, a straszliwie ciasto wewnątrz, właśnie dla ludzi, którzy byli kompletnie pozbawieni dachu nad głową. I to była cała taka wielka kolonia drewnianych i murowanych takich domów. I ostatnia rzecz, jaką Państwu pokażę, ostatni krąg piekła, to Polus. Polus był pierwotnie fabryką obuwia, olbrzymią fabryką obuwia na ulicy Lubelskiej. Fabryką, która splajtowała w czasie wielkiego kryzysu ekonomicznego i została właśnie doraźnie przez magistrat zamieniona na schronisko dla bezdomnych. Tam mieszkały tysiące ludzi właśnie, a jedynym odosobnieniem były szmaty na sznurkach
od piwnic aż po strych. To, co było w środku, tego, co było w środku, prasa nie pokazywała, natomiast oto przygotowany do wykadrowania fotos ilustrowanego kuriera codziennego pokazujący panią Aleksandrę Piłsudską, która z koleżankami wizytuje tę wspaniałą inwestycję magistratu. W zestawieniu z relacjami, co się działo w środku w Polusie, to są absolutnie dwa światy. Dla ciekawości te budynki stoją. Mają dzisiaj tynki od niewielu lat i są normalnie nie tylko bardzo sprawnie działającą wspólnotą mieszkaniową, ale funkcjonuje tam nawet teatr. Także trzecie wcielenie Polusa, który był kompletnym piekłem i te, zapamiętajcie sobie Państwo te terminy, Annopol, cyrk na dziki, baraki żoliborskie i Polus właśnie, to właśnie Delhi Zachodu, a nie Paryż Północy. Dziękuję bardzo.